Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Serdecznie to uznajemy, że to było oficjalne rozpoczęcie, więc bardzo gorąco witam wszystkich tu zebranych, witam tych, którzy śledzą nas online i witam tych wszystkich, którzy zobaczą nas post factum z odtworzeń internetowych na stronach Inspro, na stronach Afirmacji i na wielu innych miejscach sieciowych. A jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa w imieniu pani Magdaleny Ziętek-Wielomskiej. Wielkie brawa! Rafała Górskiego, INSPRO, czyli Instytut Spraw Obywatelskich, organizatora i gospodarza dzisiejszej debaty. Dziękuję wszystkim tym, którzy związani są z tym uroczym miejscem, które się nazywa Kuźnia. Ja przypominam tym, którzy obserwują nas przez internet, że jesteśmy w Warszawie na ulicy Stawki, w fantastycznym lokalu Kuźnia, miejsce, które jest miejscem debat, spotkań, różnych bardzo fajnych inicjatyw obywatelskich, a więc bardzo dziękujemy Kuźni za przyjęcie nas pod swój dach. W imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich, w imieniu portalu afirmacja.info, w imieniu swoim własnym, nazywam się Jan Pospieszalski, przypadł mi w udziale zaszczyt prowadzenia dzisiejszego spotkania. Ten spot, który przed chwilą widzieliśmy, no, przyznam się szczerze, w takim trochę tonie katastroficznym próbuje zneutralizować te wszystkie przyjemne wrażenia, jakie mamy z faktu korzystania z płatności online, z płatności przez internet, z płatności telefonem, z płatności kartą. Przesuwamy kawałek plastiku po terminalu, zbliżamy zegareczek, prawda, Google Watcha i wszystko dobrze się kończy. No, powinniśmy tylko zadbać, żeby gdzieś na tym koncie jakieś środki były, albo żeby debetu nie pogłębiać za bardzo i jest nam wygodnie, miło i przyjemnie. Ale zacznę od zapytania organizatora i gospodarza dzisiejszej debaty, Rafała Górskiego. Panie Rafale, dlaczego Instytut Spraw Obywatelskich zajął się tematem gotówki? Co sprawia, że to akurat uznaliście za ważne, abyśmy na ten temat rozmawiali? Dzień dobry Państwu. Słychać mnie? Raz, dwa, raz. Przez mikrofon słychać? Okej, dobrze. Odpowiadając na Pana pytanie, to Instytut Spraw Obywatelskich. Zajmujemy się sprawami obywatelskimi, więc sprawa gotówki, sprawa płatności, sprawa tego, co trzymamy w portfelach i naszych portfelów, no jest sprawą obywatelską. Ja powiem szczerze, nie ukrywam, pamiętam ogromne moje zdziwienie, jak kilka lat temu przyglądając się sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o gotówkę, zorientowałem się, że właściwie nie ma żadnej organizacji w Polsce społecznej, która by zajmowała się tematem gotówki, promowania płatności gotówkowych, kiedy z drugiej strony no, zauważyłem ogromne lobby w postaci Fundacji Polska Bezgotówkowa, która to fundacja, no, jak później prześledziłem i myślę, że to będzie, będziemy o tym mówić później w czasie debaty, prześledziłem, no to podejmowała intensywne działania w kierunku promowania gotówki, płatności bezgotówkowych, więc no było to dla mnie duże zdziwienie. No i postanowiliśmy zająć się tym tematem. Jeżeli w blisko 40-milionowym kraju nie ma jednej organizacji społecznej, która systematycznie by podejmowała wysiłek w kierunku tego, żeby uwrażliwiać obywateli na niebezpieczeństwa ze strony płatności bezgotówkowych,
no to coś było dla mnie w tym dziwnego. A tak osobiście to też no, nie mam karty. Jakiś kilka lat temu zrezygnowałem ze smartfona. Nie obsługuję płatności bezgotówkowych. Staram się kupować od zawsze na ryneczku. Staram się omijać duże hipermarkety, biorąc pod uwagę fakt, że kilkadziesiąt lat temu, w latach 90., kiedy one wchodziły do Polski, protestowaliśmy, ostrzegając Polki i Polaków, co nas czeka, jeśli chodzi o zalew hipermarketyzacji. Więc też z takich przyczyn osobistych, no ta gotówka była mi zawsze bliska, no i taka jest odpowiedź. Dzięki, no to jest, czyli dla pana, dla instytutu jest to jakiś element większej całości, element pewnej postawy wobec spraw publicznych, obywatelskich i tego, co nas otacza, ale również no, jakaś kwestia wyboru. Czy za tym wyborem idzie jakaś idea, idzie jakaś ideologia konkretna? Idea, ideologia. Myślę, że idzie taka idea bycia tu i teraz częściej i bardziej obywatelem, niż konsumentem, bo od, nie wiem, 20-30 lat, kiedy jestem świadomy publicznie, jakby jestem, mam jakąś świadomość obywatelską, no to zauważam, że wszystko, co się dzieje wokół, raczej skłania nas do codziennego bycia konsumentem, a nie bycia obywatelem. I taka prosta idea za tym stoi. Nic wielkiego. Panie Rafale, bardzo dziękuję. Ja jeszcze dodam tylko tym wszystkim, którzy oglądają nas przez internet i którzy będą nas oglądali i dla wiedzy państwa tu zgromadzonych, że dołączy do nas Łukasz Warzecha. Dla niego jest miejsce przygotowane. Nie przedstawiłem go, dziennikarz, publicysta, który no, jest aktywny w tych wszystkich kwestiach dotyczących wolności i zagrożeń płynących z tych trendów, które ujawniły się i zaczęły galopować od marca 2020 roku. Zwracam się do pani Magdaleny. Proszę pani, tu to, co pan Rafał powiedział, bycie obywatelem, nie konsumentem, czy to zredukowanie naszego człowieczeństwa, zredukowanie obywatelstwa, zredukowanie faktu bycia podmiotem wspólnoty do roli właśnie konsumenta, do roli targetu, do roli kogoś, kto jest, nie wiem, widzem, tym, kto generuje clickbaity lub oglądalność stacji, przez to mierzymy później ich dochody. Czy dla pani też jest ważne? Tak, absolutnie. Jeśli chodzi właśnie o wartości, to myślę, że są to wartości, które podzielamy i myślę, że to są to wartości, które podzielają prawdopodobnie wszystkie osoby tu zgromadzone i oglądające nas, ponieważ to była pewna strategia władzy, która zrodziła się właśnie, albo inaczej pomysł, który pojawił się na Zachodzie kilkadziesiąt lat temu, właśnie żeby stworzyć pewien pozór demokracji na zasadzie, że ludzie mogą wybierać sobie polityków, mogą sobie wybierać partie, ale zasadniczo nie bardzo rozumieją, co się wokół nich dzieje, ponieważ właśnie zostali mentalnie zredukowani do statusu konsumentów. I między innymi współautorem takiej strategii działania był Edward Bernays, który w swojej słynnej książce Propaganda wprost powiedział, prawda, rządzi nami niewidzialny rząd, rządzą nami ludzie, których nazwisk nie znamy, których twarzy nie widzimy, ale którzy kształtują nasze gusta i nasze opinie. I tutaj właśnie Edward Bernays był jednym z tych, można powiedzieć, twórców tego systemu, który panował przez ostatnie 100 lat, czyli dać ludziom duże poczucie wolności poprzez konsumpcję.
zdefiniować wolność jako właśnie zdolność, tą wolność konsumowania. I rzeczywiście na Zachodzie stworzono takie bardzo silne poczucie wolności. Ludzie czują się wolni, ponieważ mogli dużo konsumować. Wszystko było łatwe, miłe i przyjemne. I to sprawiło, że coraz mniej osób nawet rozumiało, co się dookoła nich dzieje. Chciało rozumieć, ponieważ to jest trudne, wymagające. Wymaga też pewnej inicjatywy, pójścia pod prąd. A na tym właśnie polegała strategia w dużej mierze właśnie tego prywatnego biznesu, bo Edward Bernays pracował właśnie na styku rządu amerykańskiego i wielkich korporacji, żeby tworzyć gotowe rozwiązania dla konsumentów, dla użytkowników, które są wygodne, miłe i przyjemne i w ten sposób sterować zachowaniem ludzi. I ja właśnie na to patrzę jako na cybernetyk, jako na osobę, która zajmuje się sterowaniem społecznym i widzę, jak przez ostatnie 100 lat właśnie w dużej mierze prywatne korporacje poprzez właśnie sterowanie konsumpcją, zachowaniami konsumenckimi przejęły władzę. I tutaj właśnie pan mówił o koncepcji, właśnie o tej organizacji Polska Bezgotówkowa. No, tą organizację, czy można powiedzieć ten lobbying, tworzyły osoby związane z Mastercardem, prawda? Jak popatrzymy na nazwiska osób, które ten projekt de facto stworzyły, to jest to Mastercard. Czyli, przepraszam bardzo, czyli nawet nie było pozorów, no przynajmniej ukrycia albo pewnej dyskrecji dotyczących bezpośrednich powiązań. To nawet nie stworzono jakiejś instytucji pośredniej, która by jako spółka córka gdzieś na przykład miała pozory działania niezależnego, jakiegoś NGOs i tak dalej, tak? Znaczy to jest formalnie niezależne, prawda? Ale właśnie osoby, które to tworzą, to są osobami po prostu pracującymi w Mastercardzie i... Czyli dla dziennikarza nawet niewprawionego metodą kilku kliknięć można poprzez follow the money zobaczyć, gdzie są źródła i gdzie są mocodawcy tego przedsięwzięcia. Panie Rafale? Tak, pisaliśmy o tym w tygodniku Spraw Obywatelskich kilka lat temu. To taki znamienny 2017 rok, kiedy Związek Banków Polskich, Mastercard i jeszcze druga korporacja Visa wspólnie z Ministerstwem Rozwoju. Pamiętacie państwo, kto był ministrem w Ministerstwie Rozwoju w 2017 roku? Tak, no więc to było przy fleszach, bez krygowania się, tak jak pan redaktor mówi. No widocznie jesteśmy już w takim miejscu jako obywatela, właściwie bardziej jako konsumenci, że można grać w otwarte karty, tak, się tym nie przejmować. Dla mnie to, jak zacząłem analizować tę sytuację, to było dla mnie no, coś po prostu niebywałego, tak, że w taki sposób można ten lobbying prowadzić i go po prostu nakręcać, bo do dzisiaj on jest nakręcany. Na szczęście mamy przeciwwagę, jeśli chodzi o instytucje publiczne w postaci Narodowego Banku Polskiego, no, ale o tym rozumiem później jeszcze będziemy. O tym za chwilę, ale wróćmy, panie Rafale, do tego, bo rozumiem, że dla pana zajęcie się tematem, no powiedzmy wprost, obrony gotówki wynikało z pewnej naturalnej postawy, z czegoś takiego kodu DNA, który pan w sobie pielęgnuje albo który pan ukształtował, albo inaczej, no wiemy, o co chodzi. Niemniej zwracam się w takim razie do pani Magdaleny, czy tak jak dla pana Rafała, kwestia gotówki, tak lub nie, będzie, nie będzie, płatności takie lub bezgotówkowe, była kwestią pewnej elementem postawy, tak czy dla pani elementem większej układanki jest kwestia zanikania gotówki, bo to powiedzmy wprost, ten proces się dzieje. Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z dwoma nakładającymi się procesami. Jest pewien proces właśnie lobbingu, ustawiania świata pod swoje własne interesy i tutaj właśnie wystarczy wejść na stronę Mastercardu. Mastercard ma na swojej stronie opublikowaną strategię działania do 2050 któregoś roku i tam jest wszystko rozpisane, kiedy, w którym roku ma być co wprowadzane. I tym punktem dojścia jest nie tylko zanik gotówki, ale implanty, prawda, płatnicze, czyli rzeczywiście te słynne chipy, które mają być nam gdzieś tam do ciała, prawda, można powiedzieć, wbijane.
I to jest oficjalna strategia Mastercardu, to jest strategia firmy. No to po prostu zachęcam każdego, żeby sobie na to popatrzeć. Czyli jest pewien pomysł biznesowy, który jest też pomysłem politycznym. Jest to pomysł jawny i otwarty, tylko można powiedzieć, media się tym nie interesują. I tutaj mamy do czynienia już z programowaniem ludzi. No właśnie, przepraszam, zabrakło mi tego słowa. Czy to jest pomysł, bo pani mówi pomysł, czy to jest nie, to program? To jest programowanie, to jest programowanie, to jest krok po kroku realizowane. Tam ten plan już był publikowany kilka lat temu i między innymi tam jasno i wyraźnie wynika, że pandemia tutaj była bardzo wygodnym elementem, prawda, tutaj wdrażania w życie tej strategii. Nie będę tutaj jakby zastanawiać się, czy to na zasadzie pandemia była po to, żeby pewne rzeczy robić, czy po prostu można powiedzieć została wykorzystana, żeby pewne rzeczy zrobić. To już jest jakby inna sprawa, ale jest to jakby proces, gdzie ewidentnie korporacje ten plan mają i ustawiają właśnie programując ludzi pod siebie. Ale oprócz tego oczywiście jest drugi proces, który jest procesem obiektywnym, związanym po prostu z rozwojem technologicznym. I tu jest, można powiedzieć, cały problem polega na tym, że te dwie rzeczy na siebie się nakładają, dlatego że ci możni, przede wszystkim wielkie korporacje, oni są jakby ten proces rozwoju technologicznego, są najbliżej tego procesu, mają na niego także wpływ, w sensie, że mają, nie wiem, naukowców, którzy prowadzą określone badania, ale pewne rzeczy są faktem. Przede wszystkim internet przyniósł pojawienie się tak zwanego e-commerce, prawda, czyli sprzedaż internetowa. I sprzedaż internetowa sama z siebie no właśnie jakby no wymusiła, prawda, to spychanie gotówki na dalszy plan, ponieważ w przypadku zakupów przez internet no łatwiej jest, prawda, płacić online. Zawsze jest możliwość oczywiście płatności za pobraniem, ale jest to już także dla firm kurierskich pewien obiektywny problem, prawda? Mamy tutaj do czynienia z pewnym obiektywnym problemem, ponieważ generalnie firmy kurierskie wolałyby tej gotówki nie wozić, no bo wiadomo, zawsze jest to niebezpieczeństwo, że kurier zostanie napadnięty i tak dalej. Jakby interes firm kurierskich też tutaj trzeba uwzględniać. Więc mamy też do czynienia z pewnym obiektywnym problemem związanym po prostu z rozwojem technologicznym, gdzie rzeczywiście ten internet daje nowe możliwości i gdzie ludzie chętnie korzystają z tych możliwości. I tutaj z tego, co wiem, jeśli chodzi na przykład o Chiny, to jakby osoby, które tam były, mówią wprost o tym, że rzeczywiście Chińczycy w tej chwili prawie nie używają gotówki, że prawie miliard Chińczyków już praktycznie non-stop płaci telefonami, ale, i to jest ważne, był to proces spontaniczny. No dobrze, przepraszam, bo o to chciałem zapytać. Może zwrócę się jeszcze raz do pana Rafała, bo mówimy o tym, że pani tu sytuuje dwóch aktorów takich tego procesu, prawda? Ci możni tego świata, gigantyczne fundusze, które zarządzają jakimiś potężnymi aktywami i z drugiej strony są te podmioty, które zainteresowane są w przejściu na te płatności. Ale istnieje jeszcze trzeci aktor tego wydarzenia, rynek. Po prostu rynek. Nam jest po prostu wygodniej, pewne rzeczy szybciej idą, pewne rzeczy szybciej przechodzą. No nie wiem, ja na przykład przyznam się szczerze, bardzo często stosuję Blika, tak? Mam kogoś właśnie, kto nie ma karty, kto nie ma konta bankowego, podchodzi do bankomatu i mówi: Janek, jestem. Ciach, 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 ciach. W kilka ruchów on ma gotówkę na drugim końcu Polski, tak? I no, jest to, rynek wymusza pewne zachowanie i to nie technologia wymusza, tylko mnie się wydaje, że technologia podąża za rynkiem, albo no, być może trudno tutaj pokazać, kto jest, czy jajko, czy kura była pierwsza, tak? Czy rynek nakręcał technologię, czy technologia stwarzała możliwości w myśl powiedzenia Kennedy'ego, dlaczego lecimy na Księżyc, bo można, tak? Jak to jest? Czy nie możemy, czy ja robię taki krok wstecz jakby, próbując zrozumieć ten proces jako pewien proces, który szedł naturalnie i do którego być może ci aktorzy się podłączyli na pewnym etapie albo zawsze z nim byli, ale czy to, że właśnie rynek i wygoda i zachowania konsumenckie wymuszały
taką postawę. Może zacznijmy jeszcze raz do pana Rafała. Panie Rafale, proces czy naturalny? Naturalny proces wymuszony rynkiem, wymuszony pewną wygodą, wymuszony pewnymi możliwościami, jakie dawała płatność bezgotówkowa, czy program ultra zaplanowany, wymyślony, określony i realizowany z żelazną konsekwencją? Jak pan powiedział o tym bliku, to mi się przypomniała moja ciocia, która ostatnio mi powiedziała, że zlikwidowała konto w banku i żyje, tak? Żyje, daje sobie radę, więc żeby nam nie uciekała taka kwestia jednak ważności codziennych wyborów nas, obywateli, tak? Bo jak wejdziemy na te rynki, na to, czy pan redaktor powiedział, to możemy się zagubić i właściwie w pewnym momencie zacząć się usprawiedliwiać, że no musimy mieć tą kartę, musimy mieć tego blika, musimy mieć tamto, no a to jest woda na młyn tym procesom, o których pan mówi. Natomiast wracając do pana pytania, to ja uważam, że to jest po prostu zmieszane, tak? Zrobiliśmy teraz w Tygodniku Spraw Obywatelskich, jakieś 2 miesiące temu publikowaliśmy wywiad z Brettem Scottem. Bardzo państwu polecam tego człowieka. On się chyba jeden z najmocniejszych specjalistów z ruchu oporu wobec płatności bezgotówkowych. Napisał kilka książek, ostatnia Cloud Money. I on tam mówi o tym, że żeby bardzo uważać na myślenie i mówienie o tym, że to jest proces naturalny. Ale z drugiej strony też mówi o tym, że no on akurat nie stoi na stanowisku, że to jest spisek, tak? Że dwóch ludzi, czy tam trzech, czy czterech sobie ukartowało gdzieś tam na świecie. Że to jest splot różnych wydarzeń, nie używa słowa chciwość, ale ja bym go użył w tym momencie, tak? Żeby znowu nie odlatywać za daleko w różne ideologie czy różne analizy, metaanalizy, bym to sprowadził do takiej chciwości, tak? W każdym z nas jest dobro i zło i pytanie po prostu przy codziennych wyborach, na co się decydujemy, na ile jesteśmy, jednak staramy się, ja wiem, że to dzisiaj może też w takich kręgach alternatywnych niepopularne, ale ograniczać się, tak, ale ograniczać się z takiego punktu widzenia po prostu właśnie nie bycia chciwym, tak, to z takiego punktu widzenia starania się życia w sposób umiarkowany, tak? A wracając jeszcze raz do tego, o co pan spytał, to myślę, że ten proces, który się dzisiaj dzieje, jest na rękę, już tak bardzo skracając, 1% najbogatszych ludzi na świecie, tak? I oni korzystają z tego też, że ta technologia jest w takim miejscu, jakim jest. Czyli po prostu to, co pani Wielomska powiedziała, no to jest szaleństwo, co się dzieje, jeśli chodzi o technologię. Tak? To już Lem o tym przestrzegał, że każda technologia ma swoją ciemną stronę, z góry nieprzewidywalną. I my po prostu tego kompletnie już dzisiaj nie kontrolujemy, nie widzimy. Brett Scott właśnie mówi o tym w tym naszym wywiadzie, że to już nie jest kontrolowalne. To oczywiście jakieś grupy wybiórczo na tym korzystają, ale zgadzam się z nim, unikałbym tego, że decyduje o tym, nie wiem, 5-6 ludzi. Nie wiem, z BlackRocka, z Google'a, z Departamentu Stanu czy z CFR-u, z Rady Stosunków Międzynarodowych, bo takie instytucje się w różnych sytuacjach, jak analizujemy na poziomie globalnym, sytuacje pojawiają. Dziękuję. Natomiast użył pan tutaj bardzo ważnych słów. Pojawiło się to, co pan mówi o tym, że każdy z nas staje codziennie przed kwestią wyboru, że wybiera albo dobro, albo zło. Ta kwestia aksjologii, kwestia wyboru, to powiedzmy może krótko, bo być może na samym początku to trzeba było powiedzieć, jakie złe elementy
ma taka dominacja płatności bezgotówkowych, albo eliminowanie. Wszyscy wiemy o dobrych, o tych pozytywnych czy wygodnych aspektach korzystania z płatności online, płatności kartą. Natomiast powiedzmy, jakie ewidentnie złe rzeczy się za tym ciągną. Może od pani Magdy zaczniemy. One zasadniczo są znane. Jest to przede wszystkim kwestia braku anonimowości, tego, że dane o nas są zbierane i w tej chwili, no jeśli chodzi o świat zachodni, to tak naprawdę tutaj anonimowość jest totalną fikcją. Jakby przeciętny konsument o tym nie myśli, ale wystarczy posłuchać ekspertów, to w Stanach Zjednoczonych praktycznie wszystkie informacje o zakupach konsumentów są gromadzone przez prywatne korporacje, sprzedawane na rynku i potem sprzedawane nawet urzędom skarbowym, czy to amerykańskiemu, czy angielskiemu. Tam to już jest tak zaawansowane, tam nie ma w ogóle jakiejkolwiek prywatności, nie ma ochrony jakiejkolwiek prywatności. Człowiek jest tak naprawdę na podglądzie i prywatnych korporacji, i rządu, więc to jest ewidentne, można powiedzieć, zagrożenie, no, które już jest, ale którego już ludzie nie widzą. Właśnie o to chodzi, że ono już jest, a już teraz ludzie tego nie widzą. No i oczywiście w każdej chwili można być odciętym, prawda, od swoich własnych środków, ponieważ pieniądze, w ogóle można powiedzieć, no kwestia, to jest bardziej złożona, bo to jest nie tylko kwestia gotówki, ale to jest po prostu kwestia całego systemu finansowego, który mamy w tej chwili do czynienia, czyli pieniądz, który jest kreowany przez banki, prawda, który jest kreowany przez banki prywatne i to, że ten pieniądz w dużej mierze to jest w ogóle zapis na kontach. I przeciętny człowiek tak naprawdę nie ma pieniądza, nie ma ani gotówki. Ile osób trzyma w domu gotówkę? Już nie mówiąc o tym, żeby ten pieniądz, nie wiem, trzymać chociażby w postaci złota, prawda? Czyli powiedzmy odkładać część, kupować za to złoto, srebro, diamenty czy cokolwiek trwałego, żeby dysponować czymś trwałym, jakimś majątkiem, prawda? Większość osób ma oszczędności w banku, lokaty w banku, czyli my już w tym wirtualu tak naprawdę żyjemy od lat. I tak naprawdę jest, w każdej chwili te środki mogą nam zostać zamrożone, możemy zostać od tego odcięci i to się dzieje. No, w tym kontekście zazwyczaj podaje się przykład Kanady, prawda, czyli tych osób, które... Strajkerów, tych wszystkich, którzy tam nawet, nie wiem, 4-5 dolarów przelali, prawda, strajkującym i potem byli odcinani właśnie od swoich środków na kontach, więc jakby no, to już się dzieje. Też wielu przedsiębiorców, prawda, z dnia na dzień traci dostęp do swoich środków, ponieważ, nie wiem, urząd skarbowy czy ktoś tam, jakiś inny urząd nadzoru, prawda, tak zdecydował, że wchodzi przedsiębiorcy po prostu na konta i koniec, i następuje odcięcie. Więc te środki już są i jakby w tej chwili jeszcze można powiedzieć, teoretycznie można od tego uciec, tylko ponieważ żyjemy w takim poczuciu bezpieczeństwa, to od tego nie uciekamy, ale jest to coś, o czym już teraz trzeba mówić i pokazywać, bo rzeczywiście jakby likwidacja gotówki może doprowadzić do tego, że już w ogóle nie będzie możliwości uciec od tego. Jakby pierwszy raz takie rzeczywiście stosowanie tej metody, żeby odcinać od dostępu do środków finansowych, rozpoczęło się, jak się zaczęła walka z terroryzmem, prawda? Wtedy rząd amerykański tworzył te listy terrorystów i wszyscy, którzy się na nich znaleźli, to rzeczywiście byli odcinani od środków jakichkolwiek finansowych, co oznaczało tak naprawdę śmierć ekonomiczną, więc to już jest, tylko właśnie media głównego nurtu o tym nie mówią i generalnie ludzie żyją właśnie w takim poczuciu bezpieczeństwa, że przecież mają pieniądze na koncie i nic się z tym złego nie może stać. A więc podsumujmy, ja to wynotowałem, co pani mówiła, brak anonimowości, to jest pierwsza rzecz. Mam nadzieję, że pan Rafał uzupełni. Dwa. Odcięcie, czyli możliwość w każdym razie wyłączenia nas z systemu, tak? Wyłączenia nas z systemu finansowego. To jest drugi element. Trzeci element, wirtualny pieniądz, czyli kreowanie pieniądza w oderwaniu od jakichkolwiek wartości trwałych, wartości realnych, tak? Ten kreowany pieniądz, zapisy na koncie, jakieś słupki pojawiają się w jednym miejscu, znikają w drugim miejscu i w związku z tym tak jak ktoś powiedział, dodrukowanie pieniądza pustego, no tutaj to po prostu dopisywanie zera do zapisu na kontach, czyli oderwanie
tego, co jest krwiobiegiem systemu gospodarczego, ekonomicznego i też decyduje o naszej egzystencji, oderwanie od trwałej wartości. W związku z tym ta możliwość kreacji jest rzeczywiście nieskończona, nieograniczona. Ważne jest tylko, żeby być w tej grupie, która ma dostęp do tych procesów i do tej decyzyjności. To są te trzy, wirtualny pieniądz, tak, te trzy najistotniejsze elementy. Być może to jest też taki moment dla państwa, może ktoś z was dołączy, dorzuci do tych trzech elementów jeszcze coś od siebie, na co zwraca uwagę, a my umościmy Łukasza na swoim miejscu. Witamy serdecznie, wielkie brawa. Dziękuję. Łukasz, witamy cię. Bardzo, bardzo przepraszam za spóźnienie, ale gdzieś jakieś przekłamanie na łączach. Ja miałem zapisane, że zaczynamy debatę o 19, więc coś widocznie... A ja wykreowałem tutaj zupełnie inną historię, niepotrzebnie mi jest... Nie, to jest, tym razem dałeś się wkręcić, przepraszam bardzo. Otóż Łukasz, mówiliśmy o kilku elementach już, żebyś wiedział, co ci umknęło. Umknęło ci to, dlaczego... INSPRO, Instytut Spraw Obywatelskich w osobie pana Rafała zajęli się tematem. Druga rzecz, którą właśnie kończymy omawiać i ja też zachęcałem być może naszych gości, którzy są zgromadzeni tutaj, żeby dołożyli, podsumowaliśmy wszystkie złe elementy wycofywania gotówki, przechodzenia na płatności kartą, jakie realne zagrożenia to niesie i mówiliśmy o braku anonimowości. Druga rzecz, mówiliśmy o właściwie, że jednym kliknięciem można nas odłączyć od naszych zastawów, od naszych aktywów. Trzeci element to jest oderwanie pieniądza od realnych wartości prawdziwych, trwałych, złoto, diamenty, nieruchomości czy jakieś aktywa takie trwałe, czyli oderwanie od tego wirtualnego pieniądza. I czwarty element, kreowanie tego pieniądza w sposób dowolny, o wiele łatwiejszy niż do dróg fizycznych gdzieś w mennicy państwowej. Czy ja mogę tu jedną... Bardzo proszę, ale właśnie to jest ten moment dla ciebie już. Tak. Nie wiem, czy mnie słychać, słychać mnie, tak? To ma powiązanie z aspektem utraty anonimowości, natomiast myślę, że warto to jeszcze specjalnie podkreślić, że ten aspekt utraty anonimowości oznacza również zwiększone możliwości inwigilacji przez państwo. Mamy w ostatnich latach niestety bardzo istotne powiększenie kompetencji inwigilacyjnych państwa na różnych poziomach. Pewnie państwo wiedzą, że w tej chwili w Sejmie jest nowe prawo komunikacji elektronicznej, które ma zastąpić ustawę prawo telekomunikacyjne z 2004 roku. No i jest bitwa cały czas o to, jak głęboko tam będzie sięgała inwigilacja zawarta w tamtych przepisach. Co prawda ustawodawca się, czy projektodawca się wycofał niby częściowo z tych najgroźniejszych zapisów, ale nie wiadomo, czy to wycofanie przetrwa do dalszej drogi legislacyjnej. Natomiast z całą pewnością te powiększające się nieustannie możliwości inwigilacyjne służb w powiązaniu właśnie z brakiem anonimowości i tym wszystkim, co wynika z cyfrowego pieniądza, tworzą jeszcze większe, jeszcze potężniejsze możliwości. I tu od razu odniosę się do tego, nie wiem, czy państwo się z tym argumentem zmierzyli, ale co mnie najbardziej irytuje zawsze w takich dyskusjach, to jak ktoś mi mówi, uczciwi nie mają się czego bać. No więc właśnie uczciwi się najbardziej mają czego bać, dlatego że natura służb i natura państwa jest taka, że jeżeli ono może coś zrobić, to na pewno zrobi, a im więcej takich możliwości, tym większe są możliwości korupcyjne, tym więcej jest możliwości nacisku, tym więcej jest możliwości uderzenia w ludzi po prostu niewygodnych, a nie ludzi, którzy popełniają przestępstwa czy w jakiś sposób zagrażają bezpieczeństwu państwa. Więc wiążmy ten aspekt również właśnie z cyfrową walutą. No to pani Magdalena przywołała ten przykład odcięcia tych, którzy sponsorowali strajk kierowców tirów w Kanadzie, prawda? To jest taka rzecz, która dla wielu z nas wydawała się, niebywała. Nie, to nie można tak zrobić. To mi się przypomina z Władimira Wołolkowa taki jeden fragment, jeden agent z drugim rozmawia, stary agent mówi drugiemu młodemu, trzeba zrobić coś tak bezczelnego, żeby to było nie do uwierzenia. Bardzo proszę, pan Rafał się garnął do... Ja bym dorzucił trzy punkty do zagrożeń. Po pierwsze, kwestia infrastruktury krytycznej.
Państwu bardzo polecam taką książkę, która wyszła w Polsce, Cyberbroń i wyścig zbrojeń. I tutaj autorka New York Timesa opisuje swoje doświadczenia związane z atakami na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, między innymi w 2017 roku, ale też przygląda się innym podobnym sytuacjom na całym świecie. No i bezpieczeństwo tutaj bardzo mocno wyziera na wierzch, to znaczy jeżeli będzie zaatakowana infrastruktura krytyczna, wyłączony prąd, no to po prostu tak jak kilka razy to miało miejsce właśnie na Ukrainie i prawdopodobnie ma teraz, bo w przyszłości miało już, a teraz również ma, no to po prostu jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, ugotowani. To znaczy no nie mamy dostępu do terminali płatniczych. Mi nawet, powiem szczerze, trudno operować tym językiem, do czego nie mamy dostępu. Do, tak jak powiedziałem, nie mam karty, płacę za wszystko od zawsze gotówką, ale myślę, że no jest, wiąże się z tym mnóstwo problemów i będzie się wiązało, więc a jak się okazuje, no od roku chyba ta perspektywa tego, że no nie jest, Polska to nie jest wsi spokojna, wsi wesoła, tylko może być różnie. W związku z tym tutaj też zwracam uwagę na tą kwestię bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Drugi punkt to kwestia zwiększonej konsumpcji, bo to też nie padło dzisiaj, ale z badań wynika, że po prostu płacąc elektronicznie, po prostu płacimy więcej, tak? Nie kontrolujemy tych swoich wydatków. To znaczy? Proszę to rozwinąć. To znaczy, że po prostu łatwiej, szybciej, bez refleksji pieniądze wypłacamy, tak, płacimy za towary inaczej niż gotówką i to też ostatnio znajomy mi opowiadał, robili badania dzieci w przedszkolach, w początkowych szkołach podstawowych, w klasach szkoły podstawowej i tam się okazywało, że dzieci po prostu tracą zdolność do odkładania na później przyjemności. Po prostu jak mają kartę, jak mają dostęp do takiej płatności elektronicznych, no to po prostu na bieżąco... szybko. Do białej kości. Tak, tak. I myślę, że to jest bardzo dobry też, no, bardzo korzystne dla dużych korporacji, które chcą po prostu nam sprzedawać jak najwięcej towarów. I jeszcze kwestia wyboru, chciałbym zaznaczyć. No po prostu warto na takim poziomie już symbolicznym będziemy mieć wybór między, czy karta nasza ma mieć kolor czerwony, czy czarny, czy zielony, tak? Do tego się to będzie sprowadzało. Tyle ze swojej strony. Dziękuję bardzo. Czyli przypominam, dopisujemy do tej naszej listy, do tych czterech elementów, dopisujemy jeszcze ten element infrastruktura krytyczna, możliwość zablokowania nas, odcięcia w ogóle poprzez no, aktorów zewnętrznych, tak jak powiedziałem już raz, tak, że mogą to być działania zbrojne, działania wrogie, ale też zwykła awaria, która no, paraliżuje nas i wprowadza demolkę totalną. Do Łukasza się zwracam. Łukasz, myśmy rozmawiali na temat tego, na ile, żebyś ewentualnie ty zabrał głos w tej kwestii, na ile ten proces odchodzenia od gotówki i wchodzenia w płatności cyfrowe, płatności kartą jest procesem rynkowym, na ile jest to proces, który no, przez możliwości technologiczne ułatwia nam życie i my chętnie z tego korzystamy wchodząc w to, a na ile jest to proces, który jest może wspomagany albo politycznie nakręcany, czy no, dodatkowo wzmacniany. Jak byś to widział? Pytanie jest bardzo celne, ale też odpowiedź nie jest wcale taka łatwa. Tutaj przywołam inny przykład, ale można powiedzieć szeroko z tej samej dziedziny, o której rozmawiamy. Też jeden z moich koników, czyli nacisk na odchodzenie od własności i przechodzenie na wynajem, leasing, subskrypcje i tak dalej. Proces moim zdaniem bardzo niebezpieczny, ale
trudno mieć pretensje do korporacji czy firm, że w to wchodzą, bo dla nich to jest korzystniejsze i mogą to robić w warunkach wolnego rynku. Dla wielu konsumentów, użytkowników, no bo już nie właścicieli, też wydaje się to korzystniejsze. No i oczywiście tutaj by trzeba poszczególne dziedziny, w których coś takiego następuje, zacząć rozbierać na czynniki pierwsze i zastanawiać się, do jakiego stopnia rzeczywiście to jest tylko rynek, a do jakiego stopnia tam jeszcze gdzieś zostały zakomponowane jakieś bodźce, na przykład podatkowe, finansowe, które powodują, że coś takiego się dzieje. Jeden z moich ulubionych przykładów, też związanych z moim z kolei hobby, to jest kwestia muzyki. Ja sam jestem właścicielem dużej płytoteki, ale już powiedzmy dwa pokolenia niżej ode mnie, czy nawet jedno pokolenie niżej, ludzie płyt już nie mają. Już mają tylko Spotify'a albo inny serwis tego typu. No i teraz wystarczy, że Spotify podniesie cenę dwa albo trzykrotnie i oni są wiadomo gdzie. Ja swoje płyty mam, bo za nie zapłaciłem. Przepraszam, więc wchodzę ci w słowo, tu akurat muszę się odnieść. Są jeszcze małe tak zwane indajsi, czyli independent labels, które małe, niezależne wytwórnie, które nie wrzucają na Spotify właśnie z takiej, dokładnie z wyboru ideowego. I na przykład wydają analogi. No i teraz, no to jak odsłuchać analog na tym, no, prawda, winyl. I te wytwórnie też mają, dodajmy, problem, dlatego że skoro nie ma ich na Spotify'u, to w świadomości całej ogromnej grupy słuchaczy muzyki ich nie ma i nie ma tych zespołów. No ale to jest dygresja, tylko że pokazująca, jak skomplikowana jest odpowiedź na to pytanie. Przepraszam, teraz, no to ja dorzucę jeszcze jeden przykład. No, mam przyjaciela, który nagłaśnia nasze koncerty i on kiedyś miał wielką ciężarówkę, którą woził ten sprzęt, a w między koncertami korzystał, to był jedyny jego samochód, nie był to bardzo majętny człowiek, wszystkie pieniądze wydawał na mikrofony, na lepsze głośniki i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ma małą osobówkę i w momencie, kiedy jest koncert, ma zaprzyjaźnioną firmę wynajmu, bierze traka od nich, pakuje to wszystko, co ma w garażu czy w magazynie, jedzie na koncert, później oddaje, płaci mu tam 500 zł. I jest to dla niego wygodniejsze i korzystniejsze. No więc właśnie. I teraz, jeżeli chodzi o płatności bezgotówkowe, szeroko pojęte różnego rodzaju, to rzeczywiście jest wygodne. Ja tu w przeciwieństwie do pana Rafała korzystam z tego od lat, znaczy ja rzeczywiście bardzo mało już płacę gotówką, ale co ważne, to jest mój świadomy wybór. I teraz problem polega na tym, że to jest pewnego rodzaju narzędzie i instrument, jak wszystko. To jest tak jak z posiadaniem broni. Broń też jest tylko narzędziem. Można z niej zrobić dobry albo zły użytek. Z tego typu technologii też można zrobić dobry albo zły użytek. Czyli problem jest moim zdaniem nie w samej technologii. Problem jest w tym, czy jesteśmy zabezpieczeni przed zrobieniem z niej złego użytku. A to już jest pytanie na poziomie politycznym tak naprawdę. No bo jeżeli są jakieś bodźce pozarynkowe, żeby tego typu płatności stosować, to one są skutkiem decyzji politycznej. I teraz nie wiem, czy o tym już była mowa, ale bardzo jeżeli proszę. W Polsce są planowane nowe limity na płatności gotówką bardzo niskie, bo dla prywatnej osoby to ma być 20 tysięcy złotych, dla przedsiębiorcy jeszcze mniej, chyba 8 tysięcy właśnie, 8 tysięcy dla przedsiębiorcy, no to jest właśnie decyzja polityczna. I tutaj już, a wiem, że przy inflacji nawet te 20 tysięcy, no każdy jakiś tam większy zakup, prawda, to będzie, czy to jest nawet używany samochód, czy to jest jakiś super sprzęt grający, którego zestaw może tyle kosztować, czy nie wiem, zestaw lepszych mebli na przykład, no wszystko to będzie kosztowało więcej niż 20 tysięcy złotych. Więc to jest decyzja polityczna. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby się skupiać na tej sferze decyzji politycznych, nie na sferze samego instrumentarium, no to dobrze, i techniki. To dobrze. To pytanie do ogólne rzucam to też do sali. Czy ograniczenie wypłat gotówkowych z bankomatu do 800 zł, co staje się ostatnio powszechne, dla mnie bardzo dokuczliwe. Czy jest to decyzja polityczna, czy to jest decyzja, no, nie wiem, czysto rynkowa, bankomat na przykład jest wtedy rzadziej napełniany tą kasą, bank jest mniej, musi wydawać pieniędzy na paliwo, żeby ta ekipa z tymi walizeczkami dojechała i tak dalej. Ja odpowiadając na to, przyznam, że to jest czysto intuicyjna odpowiedź, bo tym problemem akurat się nie zajmowałem, więc nie wiem, jakie banki przyczyny podają.
oficjalnie, ale ja bym stawiał, że im wyszło po prostu z wyliczenia, że to jest dla nich korzystniejsze i tańsze. I pewnie niestety docelowo w ogóle likwidacja bankomatów, do napełniania których trzeba zatrudnić ludzi i to są, pamiętajcie państwo, ludzie no, jednak z jakimiś kwalifikacjami, czyli uzbrojeni, jeżdżący specjalnym samochodem, no bo przenoszący tę gotówkę, to wszystko kosztuje. No więc tutaj mamy do czynienia z, rzeczywiście z efektem rynkowej racjonalizacji. No, aczkolwiek jest to no, bardzo duże utrudnienie. Dla przykładu no, miałem do wypłaty ostatnio pracowników, którzy wykonali jakąś dużą pracę budowlaną. To było kilka tysięcy złotych. I proszę sobie wyobrazić, na deszczu stoję gdzieś przy stacji benzynowej. Jest ciemno i ja tą kartę wpycham, wkładam. Tam trzeba przejść na przykład cały ten, tą ścieżkę, drogę przez... Przepraszam? Dokładnie o to chodzi. Tym barkwi tam się leje w tej z powrotem po tym ekranie, a ja klikam, wbijam ten mój PIN i czekam, aż mi tam wypluje kolejną 800. I tak musiałem 12 razy stać. No to słuchajcie, to jest nie. Mało tego, w międzyczasie muszę zwiększyć limity w komórce, bo ilość operacji danego dnia miałem za mało. No, To jest tak, człowiek zderza się z tą rzeczywistością, że no dobrze, to teraz tego rodzaju utrudnienia, czy tego rodzaju ograniczenia, bo nie utrudnienia, ograniczenia, czy regulacje, czy one się nasilają? Czy obserwujecie państwo taki rodzaj, że ten proces postępuje? Pani Magdaleno. Znaczy no bez wątpienia ten proces postępuje, to widać wyraźnie, ale ja bym tu jeszcze chętnie... Trochę przeszła w przeszłość, jeśli chodzi właśnie o to, że każda technologia jest neutralna, ale można z niej zrobić różne rzeczy i tu wystarczy popatrzeć właśnie chociażby na moment, kiedy wprowadzano ten pieniądz, który znamy. Też ten pieniądz, który znamy, ten pieniądz papierowy, czy te monety metalowe, to też jest dość nowy wynalazek, bo jeszcze no kilkaset lat temu pieniądz był kruszcowy, prawda? To były monety, nie wiem, złote, srebrne, miedziane i tu chodziło rzeczywiście, no pieniądz miał wartość, prawda, swojego tworzywa. I też w pewnej chwili zaczęto wprowadzać pieniądz papierowy, ponieważ to było wygodniejsze. To był podstawowy element, podstawowy argument na rzecz prowadzenia banknotów. One są wygodniejsze, ponieważ kiedyś, nie wiem, jak ktoś kupował konia, no to musiał iść jakimś tam, nie wiem, woreczkiem złota, prawda, czy coś drogiego. To ten pieniądz musiał mieć autentycznie, no ten fizyczny, materialny i to było i ciężkie i trzeba było gdzieś przetrzymywać. No i ktoś w pewnej chwili wymyślił, no to pieniądz można właśnie drukować, papierowy i tak właśnie też ten element wygody był tutaj, był kluczowy. I znowu to było wygodne. Pułapką było to, że taki pieniądz można było dodrukowywać, prawda? Bo jakby idea była taka, że ten pieniądz papierowy ma pokrycie w złocie i za nim stoi realna wartość, prawda? I już w XVIII wieku bodajże Adam Smith ostrzegał, prawda, że pomysł jest dobry pod warunkiem, że nikt nie będzie tutaj po cichu dodrukowywał, a już przypadek rewolucji francuskiej pokazał, co się może dziać, prawda, ponieważ właśnie podczas rewolucji francuskiej zaczęto na potęgę ten pieniądz drukować, co oznaczało tak naprawdę okradanie ludzi, inflacja i tak naprawdę pieniądz tracił wartość. Więc to pokazuje właśnie to, że to, co z jednej strony było no, bez wątpienia wygodne, obróciło się przeciwko nam, ponieważ ten świat zachodni w tej chwili tonie w długach, ponieważ właśnie łatwo było ten pieniądz kreować i jednocześnie tutaj nawiązując do tego, co pan mówił, prawda, o tym, że tak łatwo jest wydawać pieniądze kartą, prawda, bo tak jest, ale też tutaj właśnie poprzez to drukowanie pieniądza zdemoralizowano całe narody. My tu mówimy o demoralizacji społecznej, kiedy rząd przychodził, obiecywał kolejne plusy, kolejne dotacje, kolejne jakieś tam właśnie różne transfery społeczne. I kolejne partie na tym wygrywały wybory, to już jest jakby coś, co liczy sobie już, nie wiem, no drugie stulecie przynajmniej, prawda? Taka zabawa właśnie jakby w to generowanie długu, dodrukowywanie pieniędzy. I rolowanie go na przyszłe pokolenia. Tak, i demoralizowanie po prostu całych narodów, społeczeństw, gdzie ludzie już w ogóle zatracili zdolność rozumienia właśnie związku przyczynowego między pracą, bogactwem, a długami. To się zaczęło wszystko rozmywać i rzeczywiście ten pieniądz cyfrowy, powiedzmy, czy taka wirtualizacja dalej tego procesu,
no jakby przynosi za sobą niebezpieczeństwo takiego totalnego odrealnienia, prawda, totalnego odrealnienia społeczeństwa. I jeszcze tutaj właśnie, jak zadał pan pytanie o to, czy widać tutaj, można powiedzieć, konsekwencje we wprowadzaniu właśnie albo w oduczaniu ludzi od gotówki. Moim zdaniem tak, i to wynika z jednej strony właśnie z tego elementu wygody, z elementu rozwoju technicznego. Z drugiej strony, no z pewną właśnie tutaj strategią tych korporacji, które mają pomysł, swój pomysł na naszą przyszłość, czyli właśnie wprowadzić nas do tego świata wirtualnego, metaversum i tak dalej, konsumpcja e-przedmiotów, jakieś e-ubrania, e-domy, właśnie to współdzielenie, abonamenty, życie po prostu w wirtualu, no i tam gotówka nie będzie potrzebna, no chyba, że stworzymy e-gotówkę, prawda, w tym e-świecie i e-monety jakieś takie, prawda, i tam będziemy płacić. Enumizmaty, e-kolekcjonowanie. Pani Magdo, rzeczywiście to, co pani tutaj rysuje, to jest dosyć przerażająca taka wizja. Niemniej zanim do tego przejdziemy, bo tu mam też pytanie do Łukasza, ale wróćmy, porządkując jeszcze tę sprawę. Jakie są światowe trendy w zakresie płatności bezgotówkowych, panie Rafale? Które kraje są przychylne odejściu od gotówki, a które mniej? Czy na przykład takie kraje jak Węgry czy Indie? Skąd się to bierze? Czyli ja zanim przejdę do tych trendów światowych, to ja bym Państwu chciał zwrócić uwagę na taką prosty komunikat, który Państwo dostajecie codziennie przy swoich codziennych konsumenckich wyborach. Czy Państwa pytają, zadam teraz pytanie, czy Państwa pytają sprzedawcy płatność kartą czy gotówką, czy pytają płatność gotówką czy kartą? Kogo pytają częściej płatność kartą czy gotówką? Ręka do góry. Przepraszam, bo jeszcze jest jeden możliwy wariant, którego pan nie wymienił. To znaczy, że jest pytanie tylko, czy chce pan zapłacić kartą. I tu moje spostrzeżenie, nie wiem, czy to coś wnosi, ale moim zdaniem, mówię, to tylko takie zupełnie subiektywne spostrzeżenie, mnie się najczęściej zdarza, że to pytanie, bo polscy sprzedawcy, Polacy, widząc wyciągnięty telefon do płatności, już o nic nie pytają, uruchamiają terminal sami z siebie. Ukraińscy sprzedawcy pracujący w Polsce najczęściej jeszcze zadają to pytanie. Przepraszam, Łukasz, nie do końca. Moje spostrzeżenie jest takie, że na przykład personel dużych firm, dużych korporacji ma pewne szkolenia i ma pewien kod postępowania w danej sytuacji. Oni muszą realizować ten strukturalnie narzucony im model zachowania sprzedawcy. W związku z tym na Orlenie zapytacie o to, czy zbierasz punkty. Oczywiście zadaję płatność kartą, a nie najpierw kartą czy gotówką, ale karta jest tym domyślnym i pierwszym wyborem. Następnie pytają cię o zbieranie punktów, o czy wpisujemy numery samochodu, czy o potwierdzenie i o hot doga i muffinkę ewentualnie, tak? I to jest katalog z rzeczy, które dziewczyna musi z siebie wyrzucić. Ostatnio ułatwiam im i podchodzę i odpowiadam od razu wszystkie pytania. Płatność kartą, podaję numer NIP-u i mówię, że nie chcę muffinki, potwierdzenia i bez numerów. Czyli jednak wracając, panie Rafale, odpowiedź jest domyślnie, czyli co to, co inaczej, jeśli tak jest, jeśli domyślnie lub narzuca się nam tą płatność kartą jako możliwość pierwszego wyboru, o czym to świadczy? No, pytanie retoryczne. No, świadczy o tym, w jakim miejscu jesteśmy. Ja tylko do Państwa apeluję, bo co my możemy, oczywiście pewnie będziemy jeszcze na końcu tej debaty o tym mówić, ale już teraz to zaczepię, że ja po prostu doceniam, kiedy słyszę, że sprzedawca mi mówi płatność gotówką czy kartą. Po prostu to, co my możemy zrobić? Często słyszę takie jęki, że nic nie możemy zrobić, tak? Jest szereg różnych prostych, małych działań, które możemy zrobić, żeby przynajmniej elementarnie na jakimś minimalnym poziomie ten opór obywatelski budować. I tu zachęcam wszystkich do tego, żeby doceniali tych sprzedawców,
którzy pytają, płatność gotówką czy kartą? To ja jeszcze uzupełnię to. Taka o jedno mała rzecz, a... To jeszcze uzupełnię o jedno spostrzeżenie. Pewnie płatność, to pytanie, gdzie na początku mówi się o gotówce, bardzo często pewnie zadają to właściciele małych, prywatnych sklepów, ponieważ oni od każdej płatności bezgotówkowej są czarżowani i to wcale nie jest mała kwota. To na koniec dnia to są naprawdę realne pieniądze, w związku z tym im więcej oni przytulą tej gotówki, tak jak taksówkarze czy inni, Czy restauracje? No kelner musi być zainteresowany w płatności gotówkowej, bo zawsze ma jakąś obrywkę, zaokrąglenie, czy po prostu tipa dostaje, tak? Z kartą już jest gorzej, już ta kultura płacenia tipów kartą już nie jest tak oczywista, już to na przykład no, nie wszyscy chcą w tym uczestniczyć, no i zawsze prowadzi jakiś taki element pewnej niezręczności, no bo... Prawda? Ale to jest strasznie ważne. Zwracam ci uwagę, że w wielu kościołach wprowadzono już terminale. To u Dominikanów. Tak, terminale dodatków. Tak, tak u są. Dominikanów, tak, u mnie w parafii jeszcze nie, aczkolwiek uwaga. I dochodzimy tutaj do kolejnego segmentu pytań. To, co pani Magdalena powiedziała w pierwszej swojej wypowiedzi, że pandemia bardzo mocno przyspieszyła ten proces i teraz na ile właśnie to pandemia przyspieszyła proces, czy to pandemia została wygenerowana, żeby taki proces przyspieszyć? No, na to odpowiedzi, to jakie siedzimy, dobrej nie będziemy mieli. Niemniej na pewno nad tym ogniskiem, które zostało podpalone, ktoś rozłożył ten balon i go nadmuchał tym ciepłym powietrzem, tak? No tutaj zdecydowanie ja chciałbym przypomnieć to, co się działo 2 lata temu, kiedy korporacje biorąc wiatr w żagle, ostrzegały nas i wytwarzały w nas duży niepokój i strach, że na banknotach przenosi się koronawirus. I tutaj trzeba docenić działania Narodowego Banku Polskiego i pana prezesa profesora Glapińskiego, który po prostu bardzo ostro w ostrych publicznych wypowiedziach mówił, że to jest po prostu nieprawda i zwracał uwagę, że no, czegoś takiego nie ma. Ale ten prosty fakt pokazywał, jakie jest napięcie między tymi różnymi grupami interesu, które no, ciągną w tą czy inną stronę. To dobrze, no to na jakim etapie jesteśmy dzisiaj w Polsce? Bo pan tak ładnie mówi o profesorze Glapińskim, niemniej to właśnie w Centrum Pieniądza na Świętokrzyskiej w Narodowym Banku Polskim widziałem po raz pierwszy implant płatniczy i to jest pokazane to w formie afirmatywnej. Wow, jakie fajne, zobaczcie, tu między palcem a kciukiem, tu można wszepić. I mało tego, Polacy mamy doświadczenia w tej technologii. Nie tylko Polacy Blika wymyślili, ale Polacy również bardzo mocno zaawansowani są w przygotowaniu tego. Jakiś Polak w Szwecji jako pierwszy wprowadził to, jego firma i tak dalej, i tak dalej. To jest ciągle eksponowane, można iść zobaczyć, polecam. I tam nie ma słowa o, no właśnie, chociaż nie, przepraszam, jest w opisie, w gablocie eksponującej ten implant płatniczy, jest w opisie taka ha, 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 wprawdzie w apokalipsie tam mówione, że bez znamienia bestii nie będziesz mógł nic kupić, nic sprzedać, ale no to tam już te tradycyjne kultury się wobec tego sprzeciwiały. Czy to byłaby antycypacja tego, do czego technologia doszła? Jakoś tak, cytuję z pamięci, w związku z tym nie bierzcie mnie za słowo, niemniej Centrum Pieniądza zresztą bardzo fajna ekspozycja, gdzie między innymi, tak jak pani Magdalena mówiła o tych płatnościach, jak ten pieniądz kruszcowy funkcjonował, tam były wielkie płachty miedziane czy jakiegoś kruszu, które trzeba było odłamywać. Tak jak tabliczkę czekolady się łamało, jak tam była jakaś mniejsza wartość, za, no już nie koń na przykład, ale załóżmy kurę trzeba było kupić, no to z tą płachtą trzeba było iść. Niemniej na jakim etapie jesteśmy i czy rzeczywiście... doceniając postawę profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy właśnie tego rodzaju wydarzenia, jak eksponowanie implantu płatniczego w formie afirmatywnej, nie jest oswajaniem nas z tym, że to jest nieuchronne, albo nie jest budowaniem takiej rzeczywistości, że oto i tak nas to czeka prędzej czy później. Łukasz na przykład.
Ja jako liberał mogę powiedzieć tak, jak ktoś chce sobie to wszczepiać, to niech sobie wszczepia. Problem jest wtedy, jeżeli się okaże, że nie możemy już właśnie zastosować innej metody, że jesteśmy bodźcowani do tego z poziomu centralnego, żeby sobie coś takiego wszczepić i że niesie to za sobą wszystkie te konsekwencje inwigilacyjne, prywatnościowe, o których tutaj wcześniej była mowa. Bo to jest trochę tak jak z tym głośnym jedzeniem robaków. Ja już kilkakrotnie mówiłem, że ja nie mam nic przeciwko temu. Jak ktoś chce jeść robaki i ma na to ochotę, proszę bardzo, niech je. Problem będzie wtedy, jeżeli się okaże, że te robaki mają nam zastąpić normalną mąkę, normalne mięso i tak dalej. Bo póki to jest ciekawostka czy wolny wybór jakiejś grupy ludzi, proszę uprzejmie, ja nie mam nic przeciwko temu. No i tutaj znów musimy sobie zadać pytanie, jakie decyzje są podejmowane na centralnym szczeblu, które mogą zachęcać właśnie do posiadania na przykład takiego implantu płatniczego. I wracam tutaj znów do limitów narzucanych nam zresztą przez Unię Europejską, ale też trzeba powiedzieć, że polski rząd w ogóle z tym nie próbował nawet walczyć, bo przecież to te regulacje, o których tutaj wcześniej mówiłem, no to one są skutkiem europejskiej dyrektywy. Tylko że ta dyrektywa w ogóle nie została oprotestowana przez polski rząd. Nie było żadnej próby zmierzenia się z tym. Po prostu podpisujemy i koniec, i tyle, prawda? Że zgadzamy się na to i tyle. Więc tutaj moim zdaniem leży problem. Bo może być tak, że część osób nie będzie miała kłopotu żadnego z tym, że ma ten implant i proszę bardzo, ale część będzie wolała pozostać przy gotówce, niech mogą pozostać przy gotówce. Teraz nam się tego próbuje zabronić. To jest moim zdaniem problem, nie sam fakt, że tego typu wynalazki są dokonywane. No i druga rzecz, jak mówimy o zagrożeniach, to ja jakby nie chcę tutaj otwierać nowego pola trochę bocznej dyskusji dotyczącej COVID-u, ale przecież przypominam, że w momencie, kiedy się pojawiły certyfikaty czy te kody QR dla zaszczepionych, w Anglii podniósł się wrzask i była grupa dziennikarzy, którzy mówią zaraz, w tym kodzie QR nie jest tylko informacja, czy jestem zaszczepiony czy nie, tylko jest jeszcze to i to, co się nie powinno znaleźć. To, przepraszam, jedną rzecz tu tak, muszę powiedzieć rzeczywiście. To znaczy ja mam wrażenie, wielokrotnie o tym zresztą pisałem, że generalnie rzecz biorąc Polacy wbrew pewnemu stereotypowi nie są w większości uczuleni na te kwestie. Jest pewna grupa, nie wiem jaki to jest duży procent, trzeba by mieć jakiś sondaż, który to pokazuje. Moja intuicja mówi mi, że może to być powiedzmy 15% Polaków, którzy rzeczywiście są uczuleni na punkcie kwestii prywatności, inwigilacji, no tego o czym tu rozmawiamy, czyli możliwości płacenia gotówką. Natomiast zdecydowana większość nie rozumie problemu, nie rozumie konsekwencji, nie interesuje się tym, po prostu płynie z prądem. Mówię, że to jest wbrew pewnemu stereotypowi, bo stereotyp jest taki, że Polacy, wolny naród, tam będziemy zawsze się bronić przed opresją i tak dalej. Nie, proszę Państwa, ja to obserwuję od wielu już lat, od 25 lat, 26 jestem w dziennikarstwie, a problematyką wolności osobistych się zajmuję przez większość tego okresu i widzę, jak to się rozwija, a raczej zwija. Zainteresowanie tymi sprawami jest nikłe, ludzie się tym specjalnie nie interesują. Kwestia na przykład wysłuchania publicznego w sprawie wspomnianej przeze mnie wcześniej ustawy prawo do komunikacji elektronicznej nie ściągnęła specjalnie uwagi. Obserwowałem to również na Twitterze. Mimo, że pojawiały się tweety na ten temat, sam wstawiłem tweet z linkiem do opisu tego wysłuchania zamieszczonego przez Fundację Panoptykon. Nie było większego zainteresowania. Więc myślę, że tutaj jeszcze jest problem i być może też o tym powinniśmy porozmawiać. To znaczy, jaka jest istota, dlaczego Polacy nie są tak uwrażliwieni? Dlaczego nie było na przykład takiej awantury, o której ty wspominasz, na poziomie medialnym, jeżeli była kwestia kodów QR dotyczących szczepienia? Dlaczego dzisiaj nie ma awantury na temat limitów płacenia gotówką, które, jak powiedziałem, są skandalicznie niskie, te zapowiadane? I proszę Państwa, nic się nie dzieje. Nic. No więc uprzedziłeś trochę moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać pana Rafała i panią Magdalenę o to, czy dyskusja na ten temat odbywa się przy otwartej kurtynie, czy w ogóle ona jest? Pani Magdo, czy pani na ten temat już, inaczej, czy była pani zaproszona do podobnej debaty dotyczącej właśnie płatności gotówka, karta i czy przypomina sobie pani jakąś, no taką poważniejszą debatę na ten temat?
To znaczy, no, jeśli mówimy o tak zwanym mainstreamie, to tam debat nie ma już kompletnie żadnych, prawda? To widać było chociażby właśnie czas pandemii, gdzie, no, można powiedzieć wprost, to już są pewne ustawki, prawda? Zaprasza się do telewizji ekspertów. Tak, osoby, które właśnie mają, powiedzmy, jakieś tytuły, stopnie i tak dalej, i którzy po prostu mają uwiarygadniać pewne rzeczy, czyli jakby decyzje są z góry podjęte, a potem to jest po prostu już kwestia działalności tak naprawdę speców od marketingu, prawda, i PR-u, i propagandy, i jakikolwiek tak naprawdę dysens w sensie właśnie pokazywania, że tutaj możliwe są różne spojrzenia na sprawę, w ogóle nie jest pożądany, prawda. Jest taka książka Chomskiego właśnie, Produkować konsens, na temat właśnie Bernaysa, prawda, że tutaj mamy do czynienia z produkcją konsensu. To jest cały czas produkcja pewnego konsensu, żeby była stabilność społeczna, żeby po prostu gdzieś tam społeczeństwo dało się łatwo rządzić, więc jakakolwiek dyskusja ten konsens tak naprawdę osłabia, więc to jest przerażające, bo rzeczywiście jak się popatrzy na to, co się dzieje w Polsce, to nie ma po prostu dyskusji, nie ma rzeczywiście jakiejś takiej poważniejszej debaty i mamy do czynienia z ludźmi, którzy są albo w jakimś, nazwijmy to, totalnym antysystemie, czyli po prostu też już nawet nie chcą rozmawiać, prawda? Już tak nienawidzą tego mainstreamu, już tak nienawidzą tego systemu, że już nawet nie chcą z nim rozmawiać, nawet o nim już nie chcą rozmawiać, tylko chcieliby go najchętniej w świecie po prostu rozwalić, zniszczyć. No i właśnie ten cały tak zwany mainstream, który ludzi przekupuje, który ludzi okłamuje, który ludźmi manipuluje. Więc to jest niebezpieczne, bo rzeczywiście ja postrzegam Polskę jako taki kraj coraz bardziej zahipnotyzowany, tak jakby ludzie w jakiejś takiej hipnozie byli, jakby gdzieś już nawet jakbyśmy tracili w ogóle nawet chęć dyskutowania, rozmawiania, że właściwie to nie warto, prawda, po co, jakby... Przynajmniej ja coś takiego opisuję, czego nawet nie potrafię nazwać po imieniu po prostu. Jakieś takie wpadanie w sen i w hipnozę. I to jest niebezpieczne. Ja myślę, że dlatego właśnie nawet takie spotkania są po to potrzebne, żeby nie zapaść w ten sen, prawda? Żeby nie zapaść w tę hipnozę. To jeszcze zanim zadam pytanie, z którym czekam i ciągle jakby go tutaj jeszcze magazynuję. Pytanie do pana Rafała, czy są takie techniczne? Czy wyście badali, na czym polegało to? Dlaczego Indie i Węgry tak odstają od tej hura optymistycznej stawki krajów, które brną w te płatności online'owe, bezgotówkowe i jak szalenie? Nie mam tutaj niestety odpowiedzi. Faktem jest, że kraje skandynawskie, w krajach Europy Zachodniej powoli opinia publiczna się budzi i jest ruch protestu, ale też bym chyba nie przesadzał z tym, że w Polsce jest taki maraz, a gdzie indziej jest lepiej, bo wydaje mi się, że nie jest. Nie badaliśmy tego jakoś specjalnie, ale jak się kontaktowaliśmy, czy analizowaliśmy ruchy oporu w obronie gotówki na Zachodzie, to obywatele również to przespali, te momenty, w których my w tej chwili jesteśmy. Tych no właśnie, likwidacji. W jakim momencie jesteśmy, panie Rafale, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Jak proszę państwa, tak żeby przybliżyć w telegraficznym skrócie, 2016 rok, parlamentarzyści przegłosowują w Sejmie limit płatności między firmami z 15 tysięcy euro na 15 tysięcy złotych. Praktycznie przy aklamacji to przeszło. Druga ważna decyzja, 2019 rok, w kodeksie pracy pojawia się zapis, zmiana, że pierwszym wyborem płacenia za wynagrodzenia jest przelew na konto. Później, czy w międzyczasie powołanie, 2017 rok, powołanie Fundacji Polska Bezgotówkowa, przy fleszach mediów Ministerstwo Rozwoju, minister ówczesny Morawiecki, korporacje Visa i Mastercard plus Związek Banków Polskich. Teraz to, co pan redaktor Warzecha już wspominał, w ramach Polskiego Ładu, w ramach pakietu dużego,
Od tego roku, od 1 stycznia miał obowiązywać limit płatności między, po raz pierwszy wpisany w nasze prawo. Absurdem jest, że wpisany w ustawę o prawach konsumenta, tu się uśmiecham, no bo to wpisano, chcą wpisać po prostu, władza chce wpisać limit 20 tysięcy dla nas, dla konsumentów. To się pojawia po raz pierwszy w historii, a między firmami ma być obniżony limit z tych 15 tysięcy, o których zdecydowano w 2016 roku, do 8 tysięcy. Więc no, jesteśmy właśnie w takim miejscu i wracając jeszcze do pana pytania, jakie gry, czy jaki jest układ sił? No z jednej strony, proszę państwa, możemy mnóstwo rzeczy mówić negatywnych o działalności Narodowego Banku Polskiego, ale Narodowy Bank Polski podjął wysiłek z przygotowania Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Z drugiej strony mamy banki, tak? Mamy tutaj akurat numer banku, raport specjalny Polska bezgotówkowa. Mamy dwie różne grupy interesu, nacisku. Z jednej strony właśnie skupione wokół, jedna jest skupiona wokół Narodowego Banku Polskiego, druga jest skupiona wokół Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. No i możemy oczywiście budować swój oddolny opór i trzeba to robić i my to robimy jako Instytut Spraw Obywatelskich, ale no jeżeli miałbym wybierać między tymi dwoma grupami interesu, o których tutaj powiedziałem, no to warto wspierać po prostu wszelkiego rodzaju działania Narodowego Banku Polskiego, który po prostu próbuje obronić tą gotówkę, bo w przestrzeni publicznej dziennikarze na przykład abdykowali. To, co pan zapytał, czy są jakieś debaty. My ostatnio zrobiliśmy debatę z okazji 4. Forum Geopolitycznego w zeszłym roku. Zapraszaliśmy przedstawiciela Fundacji Polska Bezgotówkowa, no i nie było zainteresowania. Jeśli chodzi o media, czy my jesteśmy jakoś zapraszani do mediów? No uśmiecham się po prostu, no nie ma czegoś takiego. Jest tak mocny, silny nacisk. Po pierwsze właśnie, ja jeszcze to powtórzę, żeby tego nie zlewać do jednego worka. Banki, korporacje płatnicze, czyli Visa i Mastercard. Po trzecie, korporacje tak zwane, zawsze zapominam, korporacje fintech, proszę państwa, czyli korporacje, które automatyzują płatności. To jest bardzo duży sektor i silny. Do tego media, które trzymają, wiadomo z kim trzymają, bo nie z tymi, którzy walczą czy bronią gotówki. I jeszcze jest kwestia właśnie rządów. Na całym świecie rządy, tak jak już wspominałem, ten Brett Scott, o którym już mówiłem, polecam państwu wywiad Wojna z gotówką do odszukania w sieci, no on mówi, że rządy po prostu no, się przyłączają do tych silniejszych, tak, do tej silniejszej grupy interesu. I w Polsce widzimy ewidentnie od 2015 roku, jak jest po prostu olbrzymie i silne tarcia między grupą władzy, która chce obronić gotówkę, a druga grupa, która chce popularyzować płatności bez gotówki. I jeszcze jedna rzecz, bo może to nam umknąć, a chciałbym to bardzo mocno zaznaczyć, bo taki argument się pojawia, że promocja płatności bezgotówkowych to jest walka ze szarą strefą. Ja się absolutnie zgadzam z tym, żeby to, co PiS robi od 2015 roku, czyli ogranicza spekulacje i gangsterkę biznesową, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą, tak? A to w tą stronę dzisiaj w Polsce idzie. Jeszcze chciałem parę słów powiedzieć na temat
tego, co pan Rafał powiedział, mówiąc, że w Polsce chyba nie jest tak najgorzej, w każdym razie nie jest dużo gorzej niż w innych krajach, jeżeli chodzi o zainteresowanie tą problematyką czy protesty. Otóż ja uważam, że jednak jest gorzej i tu muszę przedstawić swoją stałą, mam tę samą teorię, dlaczego tak jest od dawna. Proszę zwrócić uwagę, jaka była sytuacja w czasie pandemii. Duże protesty były w Londynie, w Holandii, we Włoszech, zdarzały się również w Hiszpanii, no była Kanada oczywiście. Czy państwo kojarzą jakikolwiek duży protest w Polsce? Nie było żadnego. To były jakieś maleńkie grupy. Był taki jeden pod pasem kultury, ale to jakoś chyba zostało przejęte przez... Ale się hasła rozmyły. Czy protestem nie jest procent wyszczepienia ludzi? Ale ja nie o tym mówię. Właśnie zaraz do tego przejdę. Nie było żadnego... Bo ja kojarzę ten protest pod pasem kultury, ale no powiedzmy sobie szczerze, on był... Znaczy, tam porównywanie tego do tego, co się działo chociażby w Londynie czy w Amsterdamie, to w ogóle inna skala, kompletnie. Niemcy zresztą też. Z czego to się bierze moim zdaniem? To się bierze z istniejącego u dużej części Polaków, u przeważającej części przekonania, że jakoś sobie poradzimy. I tutaj właśnie nawiązuje do tego, co pan powiedział. No nigdy ten system nie będzie taki stuprocentowo szczelny, po co tu wychodzić na protest, zakombinujemy, nie zaszczepimy się, kupimy świadectwo tam na lewo, skombinujemy sobie to, tamto. Ze wszystkimi tego typu problemami, które grożą tym, że nas wezmą w kleszcze, tak jak właśnie kwestia płatności bezgotówkowych, jest podobnie. Zdecydowana większość nie widzi problemu, bo cały czas w tyle głowy jest to przekonanie, że poprzez jakieś zakombinowanie uda się to ominąć. Robiliśmy to zawsze, robiliśmy to w czasie zaborów w XIX wieku, robiliśmy to w PRL-u, to teraz też się uda jakoś ominąć. No i właśnie problem polega na tym, że coraz mniej się udaje. Dlatego, że technologia tak bardzo poszła do przodu, no wzorem i takim... negatywnym obrazem tego, do czego możemy zmierzać, są Chiny. No to jest chyba zupełnie oczywiste. Bardzo, przynajmniej w tych niektórych rejonach, zwłaszcza industrialnych, miejskich, zurbanizowanych, bardzo wysoce ztechnologizowany kraj, tylko że ta technologia służy do permanentnej kontroli obywateli. Przecież kredyt ten obywatelski, czy kredyt obywatelski, to nie są obywatele, kredyt społeczny, system kredytu społecznego, który jest w Chinach, no to jest właśnie niestety być może zapowiedź tego, co nas może tutaj czekać. Więc ja taką tezę stawiam, że nas w Polsce w pewnym sensie fałszywie uodparnia na te sprawy przeświadczenie, że nam się zawsze jakoś uda. I to jest powód, dla którego nie ma dużych protestów w sprawach, w których duże protesty są na Zachodzie. Nawiążę do tego, co mówił jeszcze pan Rafał, żeby nam to też nie uciekło. No, istnieje, to nie chodzi tylko o tych ludzi, którzy są e-wykluczeni, tak ich się nazywa, ale oni z różnych powodów po prostu nie chcą wchodzić w tę rzeczywistość, albo są za starzy, nie chcą się tego uczyć. I ja ich rozumiem, bo ja też... paru rzeczy już cyfrowych nie chcę się uczyć i wystarczy mi to ta moja wiedza, w której jestem, bo szkoda mi na to czasu. Niemniej obserwuję taki proces na Ursynowie, na Kabatach. No jest tam, był tak zwany ryneczek na dołku, nie wiem, czy państwo, ktokolwiek z tamtej dzielnicy jest, to wie, o co chodzi. I nagle on przez pracę metra został przeniesiony gdzieś w jakiś... takie wtłoczone na dawną pętlę autobusową. To przez obwodnicę, przez południową obwodnicę Warszawy. Tak, południowa obwodnica została zrobiona, tunel został zasypany, rośnie piękna trawa, ale ryneczek już nie wrócił w to miejsce. Jest w dalszym ciągu na tej pętli i nie ukrywam, że tak jak pan Rafał, dla mnie to jest no po prostu wielką radością i świętem iść na tam kupić, nie wiem, kawałek boczku od prywatnego masaża, trochę owoców, ogórki kiszone, ale te specjalne, takie z papryką, a nie bez, i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście wyjątkowe dobro społeczne, taki ryneczek. No, ja sobie nie wyobrażam nagle, żeby tamtym ludziom, którzy mają często na małym stoliku kilka rzeczy, które gdzieś tam sami wyhodowali w ogródku, żeby zmusić ich do płatności gotówkowych.
A widzę na przykład, bezgotówkowych, a widzę na przykład taki trend, że między tymi straganami uwija się ekipa kontrolerów z celno-skarbowych, którzy walą im tam mandaty po 4000 zł, dlatego że że obserwują, kto wpisuje, kto nie wpisuje. I jest próba też regulacji tego żywiołu, który sam w sobie ma dużo uroku i takiego folkloru. I nie tylko folkloru, bo są rzeczy fantastyczne, smaczne, zdrowe i spoza tego centralnego obiegu. No, to jest też proces, być może on też tutaj, czy mamy wpływ na samorządy? Oczywiście tak. No, samorząd, który nie przyznał tam specjalnego miejsca, nie zbudował parkingu dla tych, którzy kupują, no też wiadomo, że nie sprzyja temu procesowi. No. To jest taka uwaga na marginesie. Ale wracając do naszej dyskusji, moim zdaniem jedno z takich pytań podsumowujących, zanim przejdziemy do podsumowań. Zwracam się do Łukasza i do pani Magdy, bo wiem, że państwo na ten temat pisaliście. Czy kwestia eliminacji tego procesu rugowania gotówki, wchodzenia na te płatności online'owe plastikowymi pieniędzmi, zapisy na kontach, czy jest procesem samym w sobie? Pewnie tak. Ale czy nie jest związany z elementem jakiejś większej układanki, którą myśmy przeżyli podczas COVID-u, obserwowaliśmy to, i temat, o którym Łukasz brał udział parę dni temu w Krakowie, w klubie Polonia Christiana. Czy nie jest tak, że kwestia gotówka, eliminacji gotówki jest częścią większego procesu, w którym jesteśmy i który też niewielu ludzi ma odwagę obserwować? Pani Magdo, bardzo proszę. Bez wątpienia tak. Przy czym ja bym zaczęła od tego właśnie, że tak jak to już była nieraz mowa, że sama technologia, sama technika jest neutralna i ja akurat niechętnie odwołuję się do koncepcji cywilizacji Feliksa Konecznego, prawda, że jakby to, do czego technologia zostaje wykorzystana, jest związane z normotypem cywilizacyjnym. Naszym polskim normotypem jest to, co Koneczny nazwał cywilizacją łacińską, czyli generalnie właśnie lubimy taki system wolnościowy, zdecentralizowany, to państwo raczej nam ma nie przeszkadzać, to jest coś, co jest nasze polskie. I na przykład gdybym miała pewność, że Polska pozostanie cywilizacją łacińską przez następne 100 lat, to dla mnie w ogóle by tego problemu tutaj nie było. Byłoby właśnie tak, że jakoś właśnie będzie, jakoś sobie poradzimy. Dla mnie problemem jest przede wszystkim Unia Europejska. Unia Europejska, która funkcjonuje bez wątpienia wokół zupełnie innego normotypu cywilizacyjnego. Można powiedzieć zakonecznym, że jest to bizantynizm, ewentualnie jakiś rodzaj cywilizacji sakralnych, nie wchodzę w szczegóły, ale tam właśnie jest, technologia jest narzędziem władzy i kontroli. I to jest właśnie to zderzenie, prawda, tego naszego polskiego podejścia przyzwyczajonego do tej naszej łacińskości, samorządności i właśnie tutaj tego świata, wręcz bym powiedziała, bezdusznego, okrutnego, nastawionego na władzę, na kontrolę. I tamten świat działa według planów. Ja w Niemczech mieszkałam kilkanaście lat, ja po prostu wiem, jak to państwo funkcjonuje i tam po prostu zawsze musi być plan. I jak popatrzymy na to, co robi Unia Europejska, ona ma swój własny plan. I tutaj to, o czym mówimy, właśnie ta kwestia pieniądza, w ogóle eliminacji gotówki, moim zdaniem jest częścią jeszcze czegoś dużo większego i dużo gorszego, o czym też myślę, że należałoby jak najszybciej mówić, czyli kwestia powiązania w ogóle pieniądza z kwestią klimatu, z kwestią śladu cyfrowego, śladu węglowego. Nawet już jest mowa o śladzie wodnym, prawda, gdzie pojawia się pomysł, żeby w ogóle kwestię pieniądza powiązać właśnie, albo mierzenia w ogóle wartości rzeczy, powiązać właśnie z tym śladem węglowym, żeby wydatki konsumentów właśnie tutaj kontrolować poprzez właśnie ten ślad węglowy, gdzie się pojawia idea taka właśnie, już Mastercard to wdraża, że będziemy, prawda, mieli podane, jaki jest ślad węglowy określonego produktu i gdzie będziemy mieli, powiedzmy, limit, że w miesiącu możemy wydać, nie wiem, 1000 jednostek śladu węglowego, co będzie ograniczało naszą konsumpcję, bo już sobie nie kupimy tej tony węgla, bo by nam więcej już pieniędzy nie starczyło, prawda, bo byśmy cały limit tego śladu węglowego jednym zakupem wyczerpali.
Więc tu jeszcze na to się nakłada drugi problem właśnie. I pieniądz cyfrowy, likwidacja gotówki i właśnie ta cała polityka powiązania pieniądza ze śladem węglowym. I to jest Unia Europejska i to jest zupełnie inny sposób myślenia. I to jest coś, co rzeczywiście uważam za niezmiernie niebezpieczne i jakby ludziom się to wydaje tak abstrakcyjne, takie science fiction można powiedzieć, tak niewiarygodne, że machają na to ręką, prawda, bo tego nie będzie. Ale jak się popatrzy na przeszłość, to się okazuje, że władza była zdolna do wielu rzeczy, a w szczególności właśnie w tych państwach zachodnich, a w szczególności w Niemczech. No to dobrze, to w takim razie powiedzmy to, czy nie jest to w takim, bo pani mówi Unia Europejska i ogranicza pani to do Unii Europejskiej. Ja bym zapytał szerzej, czy nie jest to związane z tym, co nazywa się agendą zrównoważonego rozwoju. Każde słowo zrównoważony, pewien poczucie balansu, harmonii, ładnie brzmi, pięknie brzmi, ale jak Łukasz zauważył, jest w tym pewny już oksymoron. Ja dzisiaj miałem okazję być w jednej z rozgłośni radiowych z przedstawicielem, takim młodym człowiekiem z partii Zieloni. Tam była rozmowa o kwestiach klimatycznych, czy też klimatystycznych, bo to trzeba odróżnić od siebie. I ten człowiek, który zresztą nie był w stanie żadnego konkretnego argumentu przedstawić, tylko się posługiwał takimi pięknie brzmiącymi frazesami, kilkakrotnie mówił, nie, proszę się nie bać, nikt nie będzie do tego zmuszany, odpowiadając o różnych koncepcjach, które się pojawiają. No więc jak ja słyszę takie zapewnienia, to od razu zapalają mi się lampki alarmowe, bo przecież przesuwanie okna Overtona trwa od co najmniej kilkunastu lat w tych kwestiach i właśnie dokładnie wiemy, co pani Magdalena przed chwilą powiedziała, że to, co się mogło wydawać kompletnie absurdalne dekadę temu, dzisiaj jest już zupełnie na poważnie rozpatrywane albo wręcz wchodzi w życie. Czyli nic nie jest niemożliwe. A teraz odpowiadając na twoje pytanie. Problem polega na tym, że gdybyśmy mieli do czynienia z tym, jak niektórzy chcą to widzieć, z jakiegoś rodzaju spiskiem, czyli sytuacją, w której zbiera się, nie wiem, raz do roku grupa Bilderberg w składzie powiększonym, 30 panów siada i planuje, jakby tutaj wziąć świat za mordę w kolejnym roku, to by było dosyć proste do rozwiązania, bo byśmy mieli tych 30 panów, można by jakoś tam do nich dotrzeć, można by, nie wiem, ich podsłuchać, coś takiego. Ale problem polega na tym, że natura tego kryzysu, w który wchodzimy, jest sieciowa. To jest taka natura, jak kiedyś zupełnie nowy rodzaj terroryzmu, kiedy pojawiła się Al-Kaida. I nagle się okazało, że nie da się z Al-Kaidą walczyć starymi metodami, bo to jest mnóstwo komórek, które są na tym samym poziomie. I chociaż jest jakieś przywództwo ideowe, ale nie ma takiego przywództwa taktycznego. Nie ma jakiegoś rozkazodawcy, który by powiedział, teraz wy zrobicie to, wy wysadzicie to, wy porwiecie tu samolot i wtedy można by do tego dowództwa dotrzeć i to dowództwo odpalić. No oczywiście został odpalony Bin Laden w pewnym momencie, ale tak by nie rozwiązało problemu Al-Kaidy jako takiej. I mam wrażenie, że tu jest bardzo podobny mechanizm tego problemu. Czyli, że mamy do czynienia z pewnym procesem, który ma swoich ideowych przywódców, takich jak Klaus Schwab, ale który nie ma żadnej ustrukturyzowanej natury. To znaczy są różne rodzaje impulsów, różne rodzaje celów, które prowadzą do tego samego efektu. To znaczy firmy próbują zwiększyć swój zysk, politycy mają wygodny polityczny wehikuł w postaci walki o klimat, bo to jest motywacja dla wielu z nich. Tu nie ma jakiejś głębszej refleksji. Chodzi po prostu o to, żeby skoro odpadły inne, powiedziałbym, religijne lub quasi-religijne motywacje dla wyborców, no to dajemy im taką. I jest ten sztandar, pod którym się można zbierać. Różne przyczyny, różne motywy, wszystko to się gdzieś łączy i ten proces jest bardzo trudno zatrzymać właśnie dlatego, że on jest tak zdecentralizowany, a jednocześnie faktycznie podąża jakąś jedną wytyczoną ścieżką, którą jest zwiększenie kontroli, ograniczenie prywatności, większa inwigilacja, wszystko to prawda. Tylko nie ma tego centralnego punktu, w który by można uderzyć. Bo nawet jeżeli przyjrzymy się Unii Europejskiej, my często tak mówimy, Unia Europejska, ale Unia Europejska to też jest sieć różnych interesów. Przecież to jest Rada Europejska, na którą się składają przywódcy, no i Rada Unii Europejskiej na poziomie ministrów, więc przywódcy albo ministrowie państw
czyli politycy, którzy mają swoje cele. To jest Parlament Europejski, czyli politycy, ale inaczej wybierani, którzy też mają swoje cele. To jest Komisja Europejska, czyli znów przedstawiciele świata politycznego, ale też biurokracja. I ta już nie jest wybierana. I niewybierana, tak, niewybierana bezpośrednio, wybierana przez tych polityków, ale to nie jest żadna legitymacja demokratyczna. I w Komisji Europejskiej najsilniejsza reprezentacja biurokracji unijnej, czyli przede wszystkim to jest na poziomie dyrektorów generalnych, zastępców dyrektorów generalnych w Komisji Europejskiej. I to nie jest jakaś jednolita znów struktura. Tam też tak prawdę mówiąc nie do końca wiadomo, gdzie uderzyć. Więc to jest moim zdaniem podstawowy problem w walce z tym całym kompleksem spraw, wśród których rzeczywiście kwestia gotówki, ocalenia gotówki jest tylko jednym z wielu problemów. Pani Magdalena tutaj powiedziała, jak to się łączy chociażby właśnie z kwestiami polityki klimatycznej. No natomiast na pewno obserwując ten cichy, dyskretny proces, tak, i że on idzie tylko w jednym kierunku, że to nie jest tak, że to jest jakaś rzeczywistość, która jest pluralistyczna, dosyć zdywersyfikowana i ona sobie płynie różnymi meandrami, raz tak, raz śmak. Nie. Mamy tutaj, ja bym się zgadzał, ja rzeczywiście też to tak oglądam. Niemniej po owocach ich poznacie, to znaczy fakt, że ten program postępuje i postępuje tylko w jedną stronę, każe nam jednak pomyśleć, czy na przykład, no obserwując agendę zrównoważonego rozwoju, widząc jak ta rzecz narastała w konferencji kairskiej, w konferencji pekińskiej, w konferencji londyńskiej w 2004 roku, prawda, jak stopniowo dołączano do tego Kościół, jak włączano nowych interesariuszy do tego całego dużego przedsięwzięcia, który jest też właściwie sytuacją quasi religijną, quasi sakralną, bo tam jest tak zwana ogólna teoria wszystkiego, czyli prawda? Są ludzie, są politycy, zdarzają się, którzy chcą pójść w inną stronę. Problem polega na tym, że oni czasem są, jakby to powiedzieć, pociąg poza rozkładem. Trochę tak, no na przykład jak prezydent Lula w Brazylii, jak Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, to jest ta sama historia. W Europie mamy jednego polityka, który, Viktora Orbana, tak, który próbuje i on akurat nie jest z tej kategorii, co Lula czy co Trump, to znaczy to jest normalny, technokratyczny polityk, który działa w ramach tego ogólnie przyjętego, powiedzmy, kodeksu postępowania, ale jednocześnie ma bardzo rzeczywiście silną agendę ideową, której celem jest zachowanie pewnych konserwatywnych wartości. Ale to jest jeden taki polityk w całej Europie. Ja nie widzę więcej takich, którzy by mieli przynajmniej tak wykrystalizowany pogląd. Na pewno nie w Polsce. Więc, bo tak naprawdę polski rząd, mimo że nazywa się, czy mieni się rządem konserwatywnym, chociaż nie wiem, czy oni tak jeszcze o sobie mówią. No, powiedzmy, że mówią sobie, że są prawicowcami, to tak naprawdę oni się pod wszystkim podpisują i to jest płynięcie z głównym nurtem, więc tu nie mamy do czynienia z tym. Także zdarzają się tacy politycy, natomiast bardzo oni są natychmiast, jest próba niszczenia ich i niektórzy z nich zresztą bardzo w tym niszczeniu wydatnie pomagają, niszczeniu samych siebie. To dobrze, zanim przejdziemy do pytań, to być może właśnie to bym dał jako coś, co będzie próbą podsumowania, zacznę od pana Rafała jako gospodarza, później pani Magda. Ktoś tak kiedyś powiedział, że co winowat, nie, co słuczyło, co winowat i co działać, tak? Co robić? Co mamy robić? Jak się bronić? Bo to, że wypadałoby bronić gotówki, no tutaj kilka razy padło i to są takie argumenty, z którymi trudno polemizować. Panie Rafale. No przede wszystkim płacić gotówką. Nie, proste rzeczy. Płacić gdzie się da gotówką, po pierwsze. Po drugie, my w zeszłym roku była inauguracja Dnia Płacenia Gotówką, 16 sierpnia. W tym roku też będziemy ten dzień organizować. Państwa bardzo zachęcam, żeby na wszelkie możliwe sposoby, również jakieś zupełnie skromne, minimalistyczne, się włączać w ten Dzień Płacenia Gotówką. A trzecia sprawa, no zachęcać do płacenia gotówką
swoich znajomych, rodzinę, sąsiadów. Takie trzy postulaty. Nic wielkiego, ale myślę, że przy dużej masie, ja się tutaj zgadzam z panem redaktorem Warzechą, że no bo też nad tym ubolewam, że mamy niestety taki, a nie inny poziom aktywności obywatelskiej w kraju, ale przy dużej masie te trzy proste sposoby mogą budować siłę i ruch oporu i rządzący będą to widzieć i będą się z tym liczyć, a bez tego no to spotkamy się za 10 lat i będzie pozamiatane. Pani Magdo, co robimy? Przede wszystkim trzeba powiązać bardzo mocno ten ideał obywatela z kwestią wiedzy i przede wszystkim wiedzy na temat techniki, technologii, ponieważ to zostało przespane, bo moim zdaniem, no, można powiedzieć, demokracja zaczyna się tam, gdzie ludzie rozumieją technikę, technologię i gdzie jest jakiś sposób, żeby tę technologię kontrolować. Bo moim największym problemem jest to, że właśnie ta wiedza technologiczna, najnowsza wiedza technologiczna została skupiona w ręku prywatnych korporacji, które nie są przez nikogo kontrolowane i jednocześnie ta wiedza została właśnie włączona w tą całą logikę rynkowo-pieniężno-finansową, gdzie to ma oczywiście właśnie swoje rynkowe uzasadnienie, ale ponad rynkiem jeszcze coś powinno być, prawda? Jakaś właśnie kontrola polityczna, czy kontrola etyczna, czy w ogóle świadomość tego, jakie w ogóle technologie są w obiegu. I ja bym tutaj właśnie, też to robię w swoich nagraniach, właśnie to uwrażliwiam, że tu nie chodzi o to, żeby być antysystemem, ale tu chodzi o to, żeby rozumieć technikę, zadać sobie trud, pozyskiwać tę wiedzę, gromadzić ekspertów i żeby tej wiedzy, która jest gromadzona w korporacjach i tym, nazwijmy to, narracjom, które korporacje piszą, bo w tej chwili głównym narzędziem władzy to jest tak zwane pisanie narracji, prawda? Dlatego Schwab swoją ostatnią książkę zatytułował Wielka Narracja, bo tutaj też jest pisana narracja, gotówka jest zła, bo to kosztuje, bo zarazki, prawda, bo okradną i tak dalej, jest pisana narracja. Więc tej narracji trzeba przeciwstawić inną narrację, ale opartą po prostu na wiedzy i na faktach. Łukasz? No to ja z kolei bym powiedział, że celem ludzi, dla których ważna jest wolność i prawa obywateli, bo o tym przecież tak naprawdę tutaj rozmawiamy, cały czas, nie powinno być tworzenie jakichś wysepek oddzielonego buntu czy okopów Świętej Trójcy, tylko przeciwnie, próby wchodzenia do głównego nurtu z przejrzyście i rozsądnie podanym przekazem, pokazującym, jakie niebezpieczeństwa ze sobą niosą te różne rozwiązania. I ja próbuję to robić. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu mi się to udaje. Na szczęście mam cały czas miejsca, gdzie mogę z takim przekazem wchodzić. Mam nadzieję, że to jakąś część ludzi, którzy nie pomyśleli o pewnych skutkach, uwrażliwia na te skutki, no bo to jest chyba jedyna metoda. Promowanie instytucji takich jak Instytut pana Rafała, które się tym zajmują, a który też jest jednym z najbardziej znanych think tanków w Polsce, więc to też jest, można powiedzieć, jednak część głównego nurtu tego think tankowego, mimo wszystko, mimo że pan mówi, że nigdzie pana nie zapraszają, ale to też nie jest do końca tak, że to jest jakiś właśnie obieg buntowników czy rebeliantów. Więc to jest tak naprawdę jedyny sposób, bo tak jak powiedziałem już parę razy, decyzje są podejmowane na szczeblu politycznym, stamtąd wychodzi zagrożenie złym wykorzystaniem technologii, więc trzeba się starać wpłynąć na ludzi, żeby oni z kolei zrozumieli, o co mają naciskać polityków, których wybierają, albo czym się mają kierować w trakcie tych wyborów. Stworzenie pewnej masy, próba stworzenia pewnej masy krytycznej, która spowoduje, że w parlamencie znajdzie się jakaś liczba posłów, oni nie muszą być wcale z jednej konkretnej partii, mogą być rozsiani w różnych, którzy też będą uwrażliwieni na te sprawy. Mamy takie przykłady, że są posłowie naprawdę w różnych partiach, którzy te problemy rozumieją. No to jest chyba, ja wiem, że to jest może mało efektowne, znacznie mniej efektowne niż wezwanie do tego, żeby gdzieś z transparentami pójść ulicą,
ale no ja jestem po prostu zwolennikiem pracy organicznej. Uważam, że tak to trzeba robić. To jest naprawdę jedyna szansa. To ja dodam do tego, zgadzam się absolutnie i popieram te postulaty sam jakby deklarując, że przyznam się szczerze, że dzisiejsza debata mnie samemu też pomogła pewne rzeczy uporządkować i otworzyć oczy. Niemniej dodam jeszcze do tego wcale być może nie najważniejszych, ale również interesariuszy, którzy mogą w to wejść i którzy mogą być absolutnie sojusznikami zachowywania gotówki i utrzymywania jej statusu jako jednego z alternatywnych możliwości funkcjonowania obiegu płatności, mianowicie Kościół, bo przecież na tace ludzie dają jednak gotówkę i są to coraz częściej już banknoty, a nie tak zwana brzęcząca taca, czyli uświadomienie im, że tutaj jest, to jest też ich miejsce, to, którego powinni, to jest rzecz, której powinni bronić jako pewna no, struktura społeczna, tak? Ważna dla społeczeństwa, dla wielu ludzi ciągle bardzo ważna. I druga rzecz to są ci mali wytwórcy. Jednak zobaczcie, parę lat temu przeszedł taki przepis, który umożliwiał, to chyba za Ardanowskiego, bo może jeszcze wcześniej, że można płody rolne, czy zbierane grzyby, czy jakieś tam produkty własnego wyrobu, drobnej przetwórczości, sery, prawda, sprzedawać bez żadnego problemu, tak, że nie trzeba mieć terminala płatniczego, że nie trzeba mieć kasy fiskalnej, że to do jakiegoś limitu można tę sprzedaż taką drobną realizować. No to jest maleńko, to jest jakaś mała wysepka, ale te wysepki tworzą archipelag. Ja myślę, że jeżeli to przeszło, dlaczego nie zwiększać limitów, prawda? Tam pewnie zostały ustawione jakieś limity, już nie pamiętam, że nie trzeba tego odnotowywać w jakichś książkach, sprzedaży, przychodu, dochodu i tak dalej. Rozumiem, że to są te drobiazgi, ale pilnowanie tych drobiazgów jako takich przyczółków albo takich bastionów, to są te miejsca, które powinniśmy mieć, bo one są tym jednym z powodów, dla których wycofanie czy likwidacja gotówki nie będzie możliwa. I trzecia rzecz. Trzecim interesariuszem, moim zdaniem, o dziwo, bym widział tych młodych ludzi. To uświadomienie im, jak dalece, bo w rankingu wartości dla młodego pokolenia wolność jawi się jako ta najważniejsza, tak? Przynajmniej deklarowana wartość. To widać w zachowaniach seksualnych, to widać w kwestii no, spędzania czasu, słuchania muzyki i tak dalej. Choć z drugiej strony młodzież jest bardzo podatna na łykanie, na tą pelikanowatość. Niemniej uświadamianie młodym ludziom, że gotówka równa się wolność. Wolność wyboru, wolność zachowań w sklepie i tak dalej. Także te trzy elementy, Kościół, drobni wytwórcy, płatności ryneczkowe tak zwane i dorzuciłbym do tego, co Państwo mówili. Jeżeli, bo widzę, Rafał notuje, Panie Rafale, czy ewentualnie z tych notatek jeszcze Pan chce nas podzielić się czymś? Nie, ja bym oddał głos publiczności. Jakieś pytania. Bardzo proszę. Są, Panie Pawle. Dzień dobry Państwu, Arkadiusz Szcześniak. Ja jestem członkiem Stowarzyszenia Osób Bankowych Bezprawie. My walczymy z kredytami. Ta sprawa w Cule to ostatnio była moja i ja bym się podzielił doświadczeniami, które dotyczą walki z silniejszymi po prostu. Ja jestem przekonany, że oprócz tego, że my możemy powstać, przejęcie takiej pełnej kontroli nad nami będzie bardzo trudne z jednego powodu. Te korporacje cały czas ze sobą walczą. My tak naprawdę w tej sprawie, którą KNF wyliczył na ponad 100 miliardów. Ja bardziej pan o Frankowiczach i... Tak. Bardziej się obawiałem KNF-u, NBP-u niestety i Ministerstwa Finansów. Z bankami można było normalnie pogadać, ale te trzy instytucje były gorsze w tej całej sprawie niż sektor bankowy i my chyba to musimy przywrócić, czyli jednak kontrolę nad tymi instytucjami, bo bez tego no to my sobie nie poradzimy, ale te banki przy tym wszystkim tak konkurowały między sobą, że one w tej sprawie działały bardzo nieporadnie. To jest ciekawe, że oni tak między sobą na jednym spotkaniu się zgadzają w jednym, po czym wychodzą i walczą same ze sobą o klientów. Więc ja tu jeszcze widzę to pole, że ta konkurencja pomiędzy tymi nawet dużymi korporacjami będzie powodowała, że my będziemy mieli więcej miejsca na wejście i tego musimy, te luki musimy dostrzegać, no ale tutaj mam pytanie, jak zrobić porządek z tymi politykami, urzędnikami, no bo to jest w mojej ocenie kluczowe.
To jest paradoks, o czym pan mówi, bo z drugiej strony wydawałoby się, że banki jako ta instytucja, która jest poza nami, bo to jest prywatna własność, wydzielona i ona kompletnie nie jest niesterowalna przez nas, a poprzez proces demokratyczny zapośredniczony mamy wpływ na polityków, na tych, których wybieramy, którzy obsadzają później te KNF-y, śmefy, kadencyjność tych prezesów banków i tak dalej. No to, co pan mówi, to jest rzeczywiście przykre i ważne spostrzeżenie. Dziękuję za tę uwagę. Bardzo proszę. Dzień dobry, Dudek Dominik, jestem cybernetykiem. Chciałem też tutaj troszeczkę wejść w dyskusję, tak jak pan redaktor Warzycha tutaj użył pojęcia okno Overtona, to ja chciałem zaproponować rozszerzenie tego okna w drugą stronę. Chodzi o to, że profesor Marian Mazur, twórca Polskiej Szkoły Cybernetyki, zdefiniował procesy decyzyjne na takie procesy, które składają się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest postulacja, czyli wyznaczenie celu. Drugi etap to jest metoda, to jest optymalizacja, czyli wyznaczenie metody, a trzeci to jest realizacja, czyli dokonanie tego. Wszystkie procesy związane z decyzją odbywają się w tych trzech elementach i zawsze tak jest. Jeżeli chodzi natomiast o pieniądz, to jest on tak naprawdę tym elementem, który jest częścią optymalizacji, czyli wyboru metody. I proszę zauważyć, że niezależnie czy rozmawiamy tutaj o gotówce, czy rozmawiamy tutaj o jakiejś bezgotówkowej formie wymiany, obydwie te formy to jest przymus. Pierwszy przymus, gotówka, to jest przymus państwa, administracyjny. Państwo na nas wymusza, żebyśmy używali gotówki, żebyśmy regulowali podatki, żebyśmy płacili zobowiązania swoje względem państwa za pomocą gotówki. To jest przymus, z tym, że państwowy. Natomiast te wszystkie metody poza gotówkowe, które tutaj mamy, to jest przymus międzynarodowy albo korporacyjny. I proszę zauważyć, że to okno Overtona już nas zamyka w przymusie i w jednym, i w drugim rozwiązaniu. Natomiast jeżeli popatrzymy na gotówkę, czy w ogóle metodę optymalizacji, to oprócz tego przymusu, który tutaj mamy, mamy jeszcze dobrowolność, zwaną etyką. I jeżeli teraz byśmy chcieli tutaj rzeczywiście zaangażować ludzi do tego, żeby oni się w ten konflikt włączyli i wyrazili swoje zdanie, to zgodnie z tym, jaki jest normotyp społeczeństwa polskiego, musimy przejść też na pole norm etycznych. I teraz jak ja sobie to wyobrażam? Po prostu niezależnie od tego, jak świat sobie tutaj swoim torem leci, stajemy teraz na podobnym etapie decyzji podejmowania tego, co się będzie działo, jak nasi przodkowie, a bardzo dobrze ujął to Paweł Włodkowic, czyli przymus czy dobrowolność. I proszę zauważyć, że jeżeli w tym momencie nie ma w ogóle w infosferze kwestii dobrowolności pieniądza, co ten pieniądz dobrowolny mógłby być, czy każdy człowiek mógłby sobie wyemitować swoje pieniądze, tak, podpisać się na nim i coś za nie wyświadczyć w momencie, kiedy ktoś przyjdzie do niego, to nie ma możliwości takiej, żeby ta część dominująca społeczeństwa polskiego, która ma normotyp etyczny, wzięła udział w tym konflikcie. I konflikt zamyka się pomiędzy tymi ludźmi, którzy chcą mieć przymus albo państwowy, albo międzynarodowy czy korporacyjny. I tu jest po prostu spór, który wyklucza większość polskiego społeczeństwa z tego i stąd nie ma społecznego odzewu w tym konflikcie. No dobrze, przepraszam, ale jeżeli ten pierwszy przymus państwowy zastąpimy terminem narodowy, a ten drugi globalistyczny, to już odwołujemy się do czegoś, co można nazwać to, co pan mówił o normotypie etycznym, ja powiem o aksjologii, tak? Zatem kwestia tylko innej definicji tego samego pojęcia, co mamy w głowie, już przestawia nam rozmowę na inne tory. Znaczy nie do końca, bo musimy sobie wtedy zdefiniować naród i państwo. Otóż państwo będzie to związek różnokrewny, czyli ludzi niespokrewnionych ze sobą, którzy mają pewnego rodzaju konstytutywny obraz tego, jak ma wyglądać to państwo, ale ono jest oparte o przymus, bo niezależnie czy rozmawiamy o administracji tak, państwowej, ale wojsku, mówimy policji, o dobrowolności. No. Tak, no i wtedy musimy wejść w kwestie narodowe. A naród dla tutaj drugiej strony jest to związek różnokrewny, który ma wizję też całości, ale tym podstawowym normotypem jest etyka, czyli dobrowolność. I teraz pieniądz narodowy byłby taki, że po prostu to musi być coś, co ludzie by dobrowolnie chcieli posiadać, wziąć to i rozliczać się w tym. A gotówka to jest, przypominam, przymus. Przypomnę panu, oczywiście zgadzam się z tym, aczkolwiek tu być może łatwiej nam byłoby rozmawiać, na przykład jeśli chodzi o postawy Polaków wobec euro i złotówki. I moim zdaniem dzisiaj, jakbyśmy zrobili badania, Rafał, pewnie się interesowałeś tym, jak sądzisz, jaki byłby wybór, gdyby zrobić ankietę czy badania opinii publicznej dotyczące akceptacji dla euro i akceptacji dla złotówki jako takiej. W zależności jaka byłaby kampania przed Brexitem. Więc za złotówką. Oczywiście, że tak.
Ja też jestem przekonany, że Polacy by się opowiedzieli za złotówką. Zatem złotówka, czyli powiązanie nominału z wartościami narodowymi. Mamy orła w koronie, coś, co jest bliskie naszemu sercu. Kiedyś tej korony nie było, teraz jest, prawda? I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym pięknych bohaterów naszej historii na nominałach. No, to wszystko ma ten, to wszystko, co pan mówił, wiąże się z tym normotypem etycznym. Tak, tylko jeszcze jedna kwestia tak naprawdę. To jest to, jakby powiedzieć, co człowiek w relacji kupujący-sprzedający chciałby przyjąć, tak? Wyobraźmy sobie, że teraz przylatuje tutaj do nas UFO, tak? Na chwilę, żeby być tutaj modnym. I czy to UFO weźmie polskie złote, czy weźmie euro, czy weźmie dolara? No nie, tak naprawdę, bo dla nich to jest abstrakt. Coś, co tak naprawdę nie ma odniesienia do realnej wartości, ale mogliby tak naprawdę wziąć od nas na przykład wodór, tak? I wtedy, jeżeli byśmy podstawą jednostki monetarnej zrobili metr sześcienny wodoru, który możemy pozyskać z elektrolizy, z pirolizy czy ze zgazowania węgla i nawet, jakby to powiedzieć, to podstawą polskiego pieniądza uczynić, to każdy tą złotówkę by wiedział, bo państwo polskie byłoby zmuszone, żeby wymienić mu ten papierek na metr sześcienny wodoru albo równowartość w energii bądź pracy. To bardzo fajne ćwiczenia intelektualne, za co panu dziękujemy. Kto następne pytanie? Bardzo proszę, z tyłu. Krótko, bo być może, że mówimy w ogóle o etapie przejściowym, bo dla systemu, a jeśli może, to pewnie to zrobi, jest gdzieś tam na końcu CBDC i najlepiej uzupełnione jeszcze o kredyt społeczny albo tam inny kredyt węglowy czy coś. Więc tak naprawdę to pewnie gdzieś tam to przypomnijmy słuchaczom i widzom, którzy obserwują nas pewnie w internecie, co jest to CBDC, żeby to rozszyfrować ten skrót. Central Bank Digital Currency, czyli zapis, tak, no jakiś zapis już całkowicie centralnie umieszczony, kontrolujący zarówno wartość, jak i transakcje. To jeszcze może tutaj dodam, bo odnośnie tego, co mówił kolega, no przede wszystkim właśnie na Zachodzie, w Polsce jakoś o tym się mniej mówi, pojawia się ten pomysł walut lokalnych, prawda, czyli żeby powiedzmy, nie wiem, jakaś społeczność lokalna wprowadzała swoją własną walutę i rozliczała się w tej walucie i rzeczywiście jakieś takie próby są podejmowane w jakichś takich, można powiedzieć, nie wiem, kooperatywach, jakichś takich komunach. Pojawia się też tutaj jakieś różne pomysły takie barterowe i to jest gdzieś tam testowane. Tylko to już jest właśnie kwestia, można powiedzieć, tego właśnie normotypu cywilizacyjnego. To jest jakby, nie jest w tym głównym nurcie, w którym żyjemy, wymaga pewnego wysiłku, trzeba się w ten system wdrożyć, trzeba w nim funkcjonować, a jakby jesteśmy stymulowani do tego, żeby płynąć tym prądem, prawda? Jakby te korporacje nam ułatwiają życie do tego, żeby wybierać ich rozwiązania i to już jest właśnie kwestia, no, jakby można powiedzieć, pewnego wyboru, prawda? Czy raczej zadaję sobie trud i nie wiem, zapisuję się jakieś kooperatywy, tam współpracuję z tymi rolnikami, oni te warzywa przywożą, może właśnie coś mam na wymianę albo właśnie ta waluta lokalna, czy no właśnie idę zgodnie z tym, co mi tutaj te korporacje podsyłają de facto, jak mnie organizując mi życie, prawda? I jakby no widać, że szczególnie to młode pokolenie, ono czuje się wolne, ale ono jest, jakby można powiedzieć, tak zuniformizowane i tak mocno sterowane przez te korporacje, że aż żal na nich patrzeć, ale z drugiej strony może właśnie znajdzie się jakiś sposób na to, żeby ich wyrwać z tego i pokazać, że wolność zaczyna się tam, gdzie masz rzeczywiście wybór i świadomie wybierasz, więc przyjrzyj się tej kooperatywie, przyjrzyj się tej korporacji i się zastanów, prawda, co może dla ciebie jest lepsze. Więc to jest jakby też właśnie, tutaj szczególnie w Niemczech jakoś ten problem tych walut lokalnych, oni to bardzo lubią, bo się lubią organizować, ale póki co to jest rzeczywiście nisza niszy. Bardzo prosimy. Dzień dobry, nazywam się Adam Mazurek, jestem organizatorem ogólnopolskiego strajku dzieci do szkół, który od początku tak zwanej epidemii koronawirusa walczył z zamykaniem szkół w Polsce, wprowadzaniem lockdownów, zmuszaniem dzieci do szkodliwej edukacji zdalnej. Też jestem nauczycielem i też prowadzę zajęcia na temat szkodliwości uzależnienia właśnie dzieci, młodzieży od internetu, od telefonów komórkowych, od całego tego big techu.
dzisiejsza konferencja jest dla mnie ciekawa, bo oczywiście jestem zwolennikiem utrzymania systemu gotówkowego. I mam do Państwa dwa pytania. Pierwsze pytanie do Pana Rafała. Chciałem zapytać, na jakim etapie jest Państwa petycja do premiera Morawieckiego w obronie gotówki w Polsce? Bo wiem, że jest taka petycja, może nie wszyscy Państwo wiedzą, nie wszyscy, którzy nas będą oglądać, wiedzą, że jest taka petycja. Wiem, że tam Państwo zakładali, że chcecie pozyskać 10 tysięcy podpisów, chyba to się mniej więcej tam zatrzymało na 5-6 tysiącach, więc pytanie, na jakim to jest etapie i co dalej, tak? Czy będzie jakieś spotkanie, niespotkanie, czy zamierzacie Państwo coś dalej z tym zrobić? Drugie pytanie, też takie pytanie z taką nutką krytyki, może zarzutu do nas wszystkich, ludzi wolnościowych, bo tutaj pan Łukasz Warzecha moim zdaniem bardzo słusznie zdiagnozował ten problem polegający na tym, że to wszystko tak naprawdę zależy od woli politycznej i od tych ośrodków politycznych. I teraz moje pytanie jest do Państwa, dlaczego właśnie osoby, które są po tej naszej stronie wolnościowej, mówię o działaczach, publicystach, ekspertach, lekarzach i tak dalej, czemu się nie angażują właśnie aktywnie w to życie polityczne? My jesteśmy w przededniu serii wyborów krajowych, do Europarlamentu, samorządowych i tak dalej, i chodzi mi o to, że fajnie, że są takie spotkania, fajnie, że jest tak dużo ekspertów, fajnie, że jest tak dużo kanałów na YouTubie, fajnie, że jest tak dużo książek, ale czy Państwo nie widzą tego problemu, że my jako ludzie, społecznicy, działacze, wolnościowi, liberalni po prostu nie wchodzimy choćby na poziom wyborów samorządowych, gdzie naprawdę nie jest ciężko tak naprawdę wejść do rady gminy czy miasta, małego miasta w Polsce. I później jest taka sytuacja, że przychodzi lockdown, przychodzi odgórne zamykanie szkół, a jednak są takie samorządy i są takie gminy w Polsce, gdzie jednak tych szkół na przykład nie zamykano albo ten lockdown jakoś próbowano obchodzić. Są gminy, gdzie przykładowo tych masztów 5G jest mniej, a są gminy, gdzie jest więcej. Są gminy, gdzie jest więcej producentów korporacyjnych, rolniczych, a są gminy, gdzie są jakoś tam wypychane. Dlaczego? No bo jest opór na poziomie właśnie gmin, czasami nawet sołectw czy powiatów. Dlaczego my nie interesujemy się właśnie wejściem do rad powiatu, gmin czy nawet do parlamentu? I ostatnia rzecz, taka mała polemika z panem Łukaszem Warzechą. Rzeczywiście w Polsce ten opór społeczny jest mały, niewielki, ale akurat w trakcie tego szaleństwa covidowego była jedna demonstracja, taka naprawdę duża, myślę, że porównywalna z tymi, z którymi pan mówił na Zachodzie. To było w Katowicach. Katowice, 7 sierpnia. Sierpnia 2021 roku. Tam było podobno 60 tysięcy uczestników. To jak na Polskę. Okres wakacyjny, urlopowy, Marsz Śląski, Marsz Wolności. To była impreza gigantyczna, ale tylko jedna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, komentarz? To ja odpowiem, też często od jakiegoś czasu byłem pytany o to, czy na przykład chociażby teraz po wyrzuceniu nas z telewizji programu Warto Rozmawiać, dlaczego nie próbuję przełożyć tej mojej działalności, aktywności na działalność polityczną. No nie, w moim przypadku mówię za siebie. Oczywiście też ubolewam, że jest tak mało zaangażowanych ludzi wchodzących, nowych, świeżych do polityki. Niemniej, no, patrząc na przykład na ostatnio bardzo mocno jestem zaangażowany w obronę lekarzy na naszych oczach albo poza naszymi plecami właśnie, nie na naszych oczach, właśnie pod zamkniętą kurtyną i trochę przy braku zainteresowania opinii publicznej trwają procesy lekarzy, którzy zakwestionowali tą narrację covidową. Pierwszy proces 17 marca będzie w Poznaniu, grupa 19 czy 20 paru lekarzy będzie już sądzona tylko za to, że...
114 ludzi. Proces Zbigniewa Martyki pokazuje, do czego oni są zdolni. To znaczy, że będą ta groźba odebrania uprawnień, czy utraty uprawnień czasowo, na rok może albo coś, jest bardzo realna. I patrząc na, znając tych lekarzy, wiem, że to są świetni specjaliści. No nie sądzę, żeby Paweł Basiukiewicz, Zbyszek Martyka, Sławomir Czekałowski, Wojtek Węglarz, pani Katarzyna Orlicka, Januszewska szli do polityki. No, są świetnymi ekspertami. Często są to ludzie o wybitnych specjalnościach, o świetnej praktyce, z genialnych kompetencjach zawodowych. I przyznam się szczerze, że jako pacjent bym bardzo... Byłbym smutny, że tracę takiego lekarza, bo akurat musi jechać do parlamentu. W związku z tym no to jest też tak, że bardzo często właśnie w tę działalność wolnościową, to co pan mówi, historia kobiety pani Katarzyny Starnowa, która nie zamknęła ani jeden dzień szkoły. Wie pan dlaczego? Bo znalazła ten patent, jak obejść to. Wiecie państwo, że w tym rozporządzeniu dotyczącym lockdownu no był taki jeden przepis, który mówił, że w momencie, kiedy rodzice nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku w domu, to mają prawo odstawić to dziecko do szkoły i szkoła musi dla takiego dziecka znaleźć miejsce. Ona zebrała od wszystkich rodziców całej szkoły, to niewielka społeczna szkoła, podpisy, oświadczenie, że nie jestem w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W związku z tym szkoła funkcjonowała bez żadnych zakłóceń przez cały lockdown. Oczywiście doprowadzając do wściekłości kuratorium i uwaga, inne szkoły, które z taką gulą pisały donosy, napędzały TVN i Wyborczą, która tam przyjeżdżała z kamerą i jak to siedlisko zarazy funkcjonuje i sieje śmierci w okolicy. Nikt nie zachorował, nikt nie umarł i jedno dziecko bodaj było na kwarantannie. No. To można? Można. Ale konkludując, wejście do polityki jest owszem pokusą, niemniej no, w momencie, kiedy ktoś jest fachowcem w swojej dziedzinie i bardzo zaangażowanym do doświadczenia, dokonania i jakiś rodzaj swojej misji, nie zawsze jest to możliwe, żeby nagle po prostu przeskoczył w inną kolejnię. Trzeba sobie zadać pytanie, gdzie ktoś taki, jak na przykład Jan Pospieszalski, będzie miał większy wpływ. Czy jak zostanie posłem, który albo będzie w opozycji, albo jeżeli znajdzie się w partii rządzącej, to zostanie szybko zmarginalizowany, no i będzie tam mógł sobie, owszem, wystąpić na mównicy, nawet może często, tak? Tylko co z tego? I nikt tego nie będzie pokazywał. No ewentualnie jeszcze zrobi konferencję, na którą coraz mniej dziennikarzy będzie przychodzić. Czy kiedy jest Janem Pospieszalskim, to gdzie jest? I to, wie pan, to jest pytanie, które sobie trzeba zadać w przypadku ludzi, o których pan mówi. Ja mam wrażenie, że wielu komentatorów, analityków, publicystów, uczestników życia publicznego ma tak naprawdę znacznie większy wpływ tam, gdzie są, niż tam, gdzie mogliby się znaleźć, jakby weszli do polityki. Już nie mówiąc o tym, że to jest z punktu widzenia takiego rozsądnego, szanującego się człowieka dosyć tak naprawdę odrażający świat. I mówię to jako dziennikarz, który się zajmuje od ponad 20 lat obserwacją i komentowaniem tego. Świat, gdzie trzeba iść, rzeczywiście trzeba iść na różne takie nieprzyjemne kompromisy, albo się ląduje na kompletnym marginesie. No wie pan, to nie jest fajne, no to więc, a można pozostając poza polityką robić moim zdaniem lepszą robotę, mieć większy wpływ i się w tym nie ubabrać. A mogę coś? To ja odpowiem na pierwsze pytanie. Dziękuję, że pan przypomniał o tej petycji. Państwa zachęcam bardzo, żebyście weszli na stronę Instytut Spraw Obywatelskich.pl i podpisali, jeżeli jeszcze nie podpisaliście, petycja Broń Gotówki. Też w jakiejkolwiek wyszukiwarce, jak piszecie Broń Gotówki i petycja, to na pewno wam wyskoczy. Czekamy na dobry moment, jeśli chodzi o tą kampanię kampanię wyborczą, tak? Faktem jest, że na dzień dzisiejszy stan mamy taki polityczny, że od 1 stycznia ma wejść limit 20 000 zł dla nas wszystkich.
Pytanie, czy on zostanie zlikwidowany, czy on zostanie znowu przesunięty o rok, czy o dwa, czy o ileś. Nie, trudno odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, natomiast no, ratuje nas tylko i wyłącznie jakaś presja oddolna obywatelska. Podpisów, tak jak pan powiedział, tam jest 6-7 tysięcy, to jest właściwie kropla w morzu potrzeb. Tak? Zbieraliśmy podpisy, 220 tysięcy podpisów mieliśmy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, ale i tak układ sił nie spowodował, że ta nowelizacja doszła do skutku do dzisiaj, po 10 latach kampanii. Natomiast ja się zgadzam tutaj z redaktorem Warzechą, no po prostu trzeba mimo wszystko robić pracę organiczną i wydawać się może, że ta petycja nie ma sensu, ale jak ktoś chce, to szuka sposobów, jak ktoś nie chce, to szuka powodów. I zachęcam, mówiąc krótko, przed wyborami złożymy ją do ministra finansów, spróbujemy się spotkać z premierem Morawieckim i zobaczymy. Ja może bym to jeszcze dodała, że rzeczywiście ta kwestia samorządów jest dosyć mocno zaniedbana, można powiedzieć, w tych środowiskach, które określają się jako właśnie te antysystemowe. Uważam, że tutaj rzeczywiście jest bardzo duży potencjał do wykorzystania. Właśnie w sobotę mieliśmy spotkanie zorganizowane przez Komiliton, to jest właśnie taka jedna z grup, można powiedzieć, samoorganizujących się, i oni mówili, że oni właśnie już to zrozumieli, że ten system oferuje rozwiązania, których właśnie te środowiska antysystemowe, nazwijmy to, nie wykorzystują. Między innymi różnego rodzaju konsultacje, gdzie już poszczególne jakieś decyzje właśnie na poziomie samorządowym są poprzedzone konsultacjami. I one, te konsultacje często mają wpływ na ostateczną decyzję i pies z kulawą nogą na to przychodzi. I oni właśnie zaczęli odkrywać te możliwości i zaczęli bywać w takich miejscach i rzeczywiście może wykorzystam ten moment właśnie, żeby rzeczywiście pokazać, że jest to jakaś droga, prawda? Właśnie, żeby wykorzystywać te możliwości, które daje sam ten system, a rzeczywiście ten poziom samorządowy tutaj daje takie możliwości, więc ci, którzy organizują się właśnie w tym, nazwijmy to, antysystemie, to rzeczywiście jest to jakaś dobra droga działania i wykorzystania swojej energii. To ja tylko dodam, że oprócz tego rodzaju aktywności i możliwości są na przykład, nie wiem czy państwo wiecie, są możliwości umieszczenia bezpłatnej reklamy w mediach publicznych. Jest przepis, który jest taka furtka, takie okienko dla NGO-sów, do organizacji pozarządowych, które na kampanię społeczną mogą uzyskać możliwości zrobienia spotu i emisji w głównych mediach, w mediach publicznych. Kochani, chyba mamy już koniec. Dwie godziny minęło błyskiem, nawet się nie spostrzegłem. Bardzo dobrze, że nie wyszliście, że zostaliście, że wiernie z nami tutaj cała ta sala trwała i słuchała. Bardzo dziękuję naszym panelistom, przede wszystkim pani Magdaleno. Magdalena Ziętek-Wielomska, wielkie brawa! Redaktor Łukasz Warzecha, wielkie brawa! Bardzo dziękujemy wam. Jeżeli słuchają nas, to dziękujemy za to, że mogliśmy w takim miejscu fantastycznym się spotkać. Państwu też bardzo dziękuję. Ja nazywam się Jan Pospieszalski. Do zobaczenia przy następnych okazjach. Mam nadzieję, że to miejsce będzie też wypełniane takimi treściami i takimi dyskusjami. Do zobaczenia. Dobranoc państwu. Dziękuję bardzo. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam.